Liebe Geschwister, mit großem Interesse sind wir einmal zu euch nach Polen gekommen. Umiłowani bracia i siostry, z wielkim zainteresowaniem przyjechaliśmy też i do was tutaj do Polski. Es ist immer schön, Geschwister in anderen Ländern zu finden, mit denen wir denselben Weg gehen. Jest to zawsze rzeczą piękną, aby spotkać innych wierzących w innych krajach, którzy idą tą samą drogą wiary. Dieser Weg hat begonnen, als wir dem Herrn Jesus unsere Sünden bekannt haben. Ta droga rozpoczęła się w momencie, gdy my żeśmy naszemu Panu Jezusowi wyznali nasze grzechy. Und dieser Weg endet einmal bei ihm in Herrlichkeit. I ta droga też i kiedyś się zakończy u Niego tam w chwale. Dann wird es übrigens auch keine Sprachprobleme mehr geben. A poza tym to tam, w tym miejscu już nie będzie problemów językowych. Auch wenn wir heute auf der Erde noch damit zu tun haben. Podczas gdy my na tej ziemi tu jednak mamy z tym do czynienia. Für diese Zeit auf der Erde dürfen wir vieles vom Herrn erwarten. Na ten czas pobytu na tej ziemi możemy od Pana naszego wiele oczekiwać. Er wird uns tragen und uns führen und an das Ziel bringen. On będzie nas niósł, on będzie nas prowadził i on nas doprowadzi do tego celu. Und für diese Segnungen, die wir von ihm haben, sind wir dankbar. A za te wszystkie błogosławieństwa, które mamy od niego, jesteśmy z pewnością wdzięczni. Heute Nachmittag geht es mir um ein etwas anderes Thema. Dzisiaj po południu chodzi mi jednak o inny temat. Nämlich, dass der Herr auch etwas von uns möchte. A mianowicie to, że Pan życzy sobie czegoś też od nas. Er hat uns nicht nur gerettet, damit wir einmal in Ewigkeit im Himmel sind. On nas nie tylko po to uratował od wiecznego zginienia, abyśmy kiedyś z nim byli w niebie razem, sondern er möchte in dieser Zeit, dass wir für ihn leben. Ale on chciałby, abyśmy w tym czasie na ziemi żyli dla niego, dass wir ihm Frucht bringen. Abyśmy dla niego przynosili owoc. Und das möchte er von den Brüdern und von den Schwestern. I tego życzy on sobie zarówno od braci, jak i od sióstr. Und das möchte er von den Jungen und von den Alten. I tego on też pragnie od młodszych, jak też i od starszych wiekiem. Und so lesen wir zu Beginn jetzt etwas aus Johannes 15. I dlatego na początek przeczytajmy teraz z Ewangelii Jana z 15 rozdziału. Wir lesen Vers 1 bis 17. Przeczytamy od 1 do 17 wiersza. Ewangelia Jana, 15 rozdział, od 1 do 17 wiersza. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jako zeschnięta latorość. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego.
To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Die Kapitel 13 bis 17 im Johannesevangelium bilden eine gewisse Einheit. Rozdziały od 13 do 17 w Ewangelii Jana tworzą swego rodzaju całość. Sie werden oft bezeichnet als die letzten Worte des Herrn. Bardzo często określa się te rozdziały jako spis ostatnich słów pańskich. In Kapitel 13 hatte der Herr Jesus den Jüngern die Füße gewaschen. W tym 13 rozdziale widzimy, jak Pan Jezus obmywa stopy swoim uczniom. Und diese Reinigung war nötig für das, was er ihnen weiter sagen wollte. Te oczyszczenie było konieczne, aby mogli przyjąć to, co on im dalej chciał powiedzieć. In dem Kapitel 14 hat er ihnen etwas über das Vaterhaus und über den Sachwalter gesagt. A w 14 rozdziale on im opowiedział o domu ojcowskim i o tym orędowniku. In Kapitel 16 zeigt er ihnen Hilfsmittel über den Weg hier auf der Erde. W 16 rozdziale pokazuje im te wszystkie środki pomocnicze, jakie stoją im do dyspozycji tu na drodze ich życia na ziemi. Bevor dann in Kapitel 17 dieses bekannte Gebet des Herrn Jesus für die Seinen ist. A ten rozdział poprzedza ten 17 rozdział, w którym zapisana jest ta znana modlitwa Pana Jezusa. Und dazwischen in der Mitte liegt das Kapitel 15. A po środku, właśnie pomiędzy tymi wszystkimi rozdziałami, znajduje się przeczytany 15 rozdział. Und das ist, wie ich in der Einleitung sagte, das Kapitel, was auch etwas an unsere Verantwortung appelliert. A to jest właśnie rozdział, tak jak to na samym początku powiedziałem, który apeluje do naszej odpowiedzialności. Schon beim Lesen habt ihr gemerkt, dass es ein positives Kapitel ist. Już w czasie czytania z pewnością to zauważyliście, że ten wydźwięk tego rozdziału jest pozytywny. Wir finden Frucht, Liebe, Freude, Freunde. My tutaj znajdujemy owoc, miłość, radość, przyjaciół. Und das sind alles positive Dinge. A wszystkie te rzeczy to są pozytywne rzeczy. Und doch ist das Kapitel sehr an die Verantwortung von mir und dir gebunden. A jednak ten rozdział jest bardzo powiązany z moją i twoją odpowiedzialnością. Und über diesem Kapitel liegt ebenfalls ein heiliger Ernst. I można powiedzieć, nad całym tym rozdziałem spoczywa swego rodzaju święta powaga. Denn zwischen Kapitel 13 und Kapitel 15 gibt es einen ganz entscheidenden Unterschied. Bo pomiędzy 13 a 15 rozdziałem jest decydująca różnica. Und das geht uns immer sehr zu Herzen, wenn wir darüber nachdenken, ihr Lieben. I umiłowani, bardzo to poruszy nasze serca, jeżeli się nad tym zastanowimy. In Kapitel 15 ist Judas nicht mehr bei den Jüngern. W tym 15 rozdziale oglądamy to, że już Judasza nie ma pomiędzy pozostałymi uczniami. In Kapitel 13 hat der Herr Jesus ihn offenbart. Bo w 13 rozdziale już Pan Jezus go objawił, kim on jest. Und am Ende von Vers 30 in Kapitel 13 lesen wir, es war, oder liest den ganzen Vers 30. I przeczytamy teraz w 13 rozdziale 30 wiersz.
A on, czyli Judasz, więc wziąwszy kawałek chleba, natychmiast wyszedł, a była noc. Und in diese ewige Nacht ging Judas hinaus. W tą wieczną noc wszedł Judasz. Judas, ein Mann, der dreieinhalb Jahre mit dem Herrn Jesus gegangen war als sein Jünger. Judasz to mąż, który 3,5 roku jako uczeń Pana Jezusa chodził razem z nim. Der hatte keine echte Beziehung zu seinem Herrn. A jednak nie posiadał takiego prawdziwego związku ze swoim Panem. Und nachdem dieser Judas draußen war, i potem dopiero, gdy Judasz już był na zewnątrz, kann der Herr Jesus jetzt den 11 Jüngern vertrauliche Mitteilungen machen. Dopiero teraz Pan Jezus mógł pozostałym 11 uczniom przekazać wiadomości, jakie należą się dla kręgu zaufanych osób. Und dann stellt sich in Vers 1 von Kapitel 15 vor als der wahre Weinstock. I on w tym 15 rozdziale, w pierwszym wierszu, samego siebie przedstawia jako ten prawdziwy krzew winny. Warum steht hier nicht einfach, ich bin der Weinstock? Dlaczego tutaj nie jest napisane, ja jestem tylko krzewem winnym? Nun, es gab schon mal einen Weinstock. Była już kiedyś winnica. Der Begriff Weinstock wurde im Alten Testament für das Volk Israel gebraucht. Bo to określenie winnica było też i stosowane do określenia w Starym Testamencie ludu izraelskiego. Gott hatte von diesem Volk Israel Frucht gesucht und erwartet. Bóg oczekiwał mianowicie od swojego narodu tego owocu. Poszukiwał tego owocu u nich. Aber er hatte sie nicht bekommen. Ale nie otrzymał tego owocu. Wir wollen aus den Psalmen mal einen Vers zum Beweis lesen. Na dowód tego chcielibyśmy przeczytać jeden wiersz z Księgi Psalmów. Aus Psalm 80. Z Psalmu 80. Vers 9 reicht schon. Wystarczy, żebyśmy tylko przeczytali wiersz 9. Psalm 80, wiersz 9. Tyś przeniósł winorośl z Egiptu, wygnałeś narody i ją zasadziłeś. Und Jesaja 5. I Księga Izajasza, 5 rozdział. Vers 7. Siódmy wiersz. Izajasza, 5 rozdział, 7 wiersz. Zaiste, winnicą Pana zastępów jest dom izraelski, a mężowie judzcy ulubioną jego latoroślą. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie, sprawiedliwości, a oto krzyk. Von diesem Volk Israel suchte Gott also Frucht und bekam sie nicht. A więc od tego ludu izraelskiego Bóg oczekiwał owocu i go nie otrzymał. Das Volk hat ihn nicht angenommen. Ten naród go po prostu nie przyjął. Die Juden wollten ihn nicht. Żydzi nie chcieli go. Schon in Kapitel 1 vom Johannesevangelium lesen wir das. Już w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana o tym czytamy. Er kam in das Seine und die Seine nahmen ihn nicht an. On przyszedł do swoich, a swoi go nie przyjęli. Und nun finden wir den wahren Weinstock. A teraz właśnie oglądamy ten prawdziwą winnicę albo krzew winny. Und das ist der Herr Jesus selbst. A nim jest osobiście sam Pan Jezus. Der wahre Weinstock in Vers 1 ist der Herr Jesus. Prawdziwym krzewem winnym w tym pierwszym wierszu jest właśnie Pan Jezus. Der Vater ist der Weingärtner. A ojciec jest winogrodnikiem. Und dann gibt es Reben. A następnie tutaj w tym krzewie winnym są te gałązki, które nazywane są latorośle. Und dann spricht er in Vers 2 von jeder Rebe an mir, die nicht Frucht bringt. I on tu w drugim wierszu mówi o takich latoroślach, o każdej latorośli, która we mnie nie przynosi owocu. Die nimmt er weg. I tego rodzaju gałązkę on odcina, czytamy. Und nun ist es sehr wichtig, dass wir das gut verstehen, was Johannes 15 meint. I teraz jest rzeczą bardzo ważną, abyśmy dobrze zrozumieli, co Jan w tym 15 rozdziale miał na myśli. Es geht natürlich nicht um Gläubige hier in diesem Satzteil.
Mianowicie nie chodzi w tym zdaniu o ludzi wierzących. Denn ein Gläubiger, der einmal eine lebendige Beziehung zu dem Herrn Jesus hat, bo człowiek wierzący, który raz w życiu otrzyma ten żywy związek z Panem Jezusem, der Gott als seinen Vater kennen darf, człowiek, który może znać Boga jako swojego Ojca, der kann nie wieder von ihm getrennt werden. To taki człowiek nigdy nie może być kiedykolwiek od Boga, od Ojca oddzielony. Es geht hier um Menschen, die sich Christen nennen. Chodzi tutaj w tym wierszu o takich ludzi, którzy sami siebie nazywają chrześcijanami, aber eben keine echte Beziehung zu dem Herrn Jesus haben. Ale właśnie nie posiadają tej prawdziwego powiązania z Panem Jezusem. Ein Beispiel dafür haben wir in Kapitel 6, Vers 66. Kapitel 6, Vers 66. Przykład na to znajdujemy w tej Ewangelii w 6 rozdziale, w 66 wierszu. Od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Das waren solche, die sich vielleicht als Jünger des Herrn Jesus bezeichneten. To byli ludzie, którzy może siebie nazywali jako uczniami Pana Jezusa. Eine Zeit mit ihm gegangen sind. Pewien czas oni chodzili razem z Panem Jezusem. Aber keine echte Beziehung zu ihm hatten. Ale nie mieli prawdziwego, szczerego powiązania z Panem Jezusem. Und die nimmt der Weingärtner weg. I takich ludzi ten winoogrodnik usuwa. Der Weingärtner tut aber noch eine zweite Sache. Ale ten winoogrodnik, on również też i czyni drugą rzecz. Und das finden wir in Vers 2b. A to mamy określoną w drugiej połowie drugiego wiersza. Und zwar, dass er jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt. A mianowicie to, że każdą latorość albo każdą gałązkę, która wydaje owoc, oczyszcza. Frucht bringen ist das normale für einen Gläubigen. Przynoszenie owocu to jest rzecz normalna dla każdego wierzącego. Was heißt nun Frucht bringen für Gott? A więc co to oznacza przynosić owoc dla Boga? Heißt das nach Moldawien oder Afrika gehen? Czy to oznacza dla nas, żebyśmy wyjechali do Mołdawii albo do Afryki? Nein. Nie. Das heißt, an dem Platz, wo der Herr mich und dich hingestellt hat. Nie, to oznacza, że w tym miejscu, w którym Pan postawił mnie albo ciebie, möchte der Vater, der Weingärtner, chce właśnie ojciec, który jest winogrodnikiem, Charakterzüge und Wesenheiten seines Sohnes an mir und dir sehen. On chciałby właśnie te przymioty tej osoby, jego własnego syna, na tobie i na mnie oglądać. Das ist Frucht für Gott. To wtedy jest owocem dla Boga. Findet er sie in meinem Leben? Czy on tego rodzaju owoc znajduje w moim życiu? Findet er sie wohl in dem Maße, wie er sie sucht? Czy on też i ten owoc znajduje w takim wymiarze albo w takiej ilości, w jakiej on by się go spodziewał? Leider manchmal in meinem Leben nicht. Niestety, czasami w moim życiu tak nie jest. Und dann muss der Vater etwas tun. I wtedy ojciec musi coś uczynić. Ihr Lieben, wir sind jetzt mitten in der Praxis unseres Lebens. Tak, umiłowani, teraz my znajdujemy się w tym rozważaniu w środku naszego praktycznego życia. Dann nimmt der Vater das Winzermesser. I wtedy ojciec bierze właśnie ten nożyk tego ogrodnika. Und dann schneidet er an seiner Rebe etwas ab. I wtedy on w tej latorośli, w tej gałązce odcina coś, co jest niewłaściwe. Alte Regungen, die mein Fleisch hervorbringt. Na przykład takie oddziaływanie, które powstaje z mojego własnego starego ciała. Die gar nicht zu dem passen, was der Herr Jesus hier auf der Erde gezeigt hat. To takie działanie, które w ogóle nie pasuje do tego, co Pan Jezus w swoim życiu na tej ziemi objawił. Die schneidet er ab. On to wszystko odcina.
Und dann lässt uns vielleicht durch Schwierigkeiten und Umstände gehen. I wtedy on może kazać nam przejść przez trudności i problemy, die uns keine Freude bereiten, które nie będą nam z pewnością sprawiały radość. Das mögen gesundheitliche Probleme sein, to mogą być na przykład problemy zdrowotne, familiäre Probleme, to mogą być rodzinne problemy, berufliche Probleme, problemy w zawodzie wykonywanym. Aber ihr Lieben, tut es mit einem Ziel. Ale umiłowani, on czyni to wszystko, mając na myśli tylko jeden cel. Mich und dich näher zu ihm zu bringen. Mnie i ciebie przyciągnąć bliżej do siebie. In Hebräer 12, Vers 11. I teraz spójrzmy do Hebrajczyków, do 12 rozdziału, do 11 wiersza. Hebrajczyków 12:11. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Manchmal ist es nötig, dass der Herr uns Schwierigkeiten von sich aus schickt. Jest to czasami konieczne, żeby nam Ojciec zesłał od siebie właśnie tego rodzaju trudności. Und möchte, dass wir in der Prüfung ausharren. I on chciałby bardzo, abyśmy my w tych doświadczeniach wytrwali. Und eben Charakterzüge des Herrn Jesus zeigen, die am Ende Frucht bringen. A mianowicie, abyśmy też i na koniec objawili takie przymioty naszego charakteru, jakie mógł Ojciec znaleźć również i u swojego Syna. Wir haben in Vers 2 gesehen, dass die Rebe, die Frucht bringt, die Rebe mit der echten Lebensverbindung ist. I w tym drugim wierszu, w drugiej połowie oglądamy właśnie taką gałązkę, która wydaje owoc i ta, która znajduje się w tym życiowym powiązaniu z tym Ojcem. Und die Züchtigung aus Hebräer 12 ist nötig, damit sie mehr Frucht bringt. A te doświadczanie z Hebrajczyków 12 rozdziału jest konieczną rzeczą, abyśmy przynosili więcej jeszcze owocu. Haben wir den Herrn am besten kennengelernt, als wir auf den Höhen unseres Weges gingen? Czy my żeśmy Pana najlepiej poznawali, gdy byliśmy na tych najwznioślejszych, w tych najwznioślejszych momentach naszego życia? Oder sind wir nicht in besonderer Abhängigkeit, wenn es durch schwierige Lebensphasen geht? Albo czy może nie jesteśmy bardziej w zależności od Niego, gdy musimy przechodzić przez trudne fazy naszego życia? Und wenn wir dann nah bei ihm bleiben, sieht mehr Frucht. I jeżeli my wtedy wytrwamy w Jego bliskości, będzie na nas oglądał więcej właśnie owocu. In Vers 3 sagt der Herr Jesus zu den Jüngern: Ihr seid schon rein. W trzecim wierszu Pan Jezus powiedział do uczniów swoich: Wy jesteście już czyści. Hier, wie gesagt, sind es nur noch 11 Jünger. Tak jak powiedziałem, on to skierował te słowa do 11 uczniów. In Kapitel 13 Vers 10 hat gesagt: Ihr seid rein, aber nicht alle. W 13 rozdziale, w 10 wierszu on powiedział w drugiej połowie: I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Und hier hat nun die 11 echten Jünger sich und von denen weiß der Herr, dass sie rein sind. A tutaj w 15 rozdziale on ma przy sobie tych 11 prawdziwych uczniów, o których on wie, że są czyści. Wir sind natürlich hier noch vor dem Kreuz von Golgatha. Naturalnie my tutaj rozważamy sytuację, która odbywała się jeszcze przed krzyżem Golgoty. Aber für uns bedeutet die, die rein sind, wiedergeboren. Ale dla nas teraz to może oznaczać określenie czyści to ci, którzy są nowonarodzeni. Gerettet. Którzy są już wyratowani. Gewaschen durch das Blut des Lammes. Którzy są obmyci już krwią baranka. Kann das jeder hier im Raum sagen? Czy każdy, kto jest teraz w tej chwili w tej sali, może to o sobie powiedzieć? Kann jeder sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt?
Czy każdy, kto jest w tej sali, może teraz powiedzieć: ja wiem, że mój odkupiciel żyje? Dann bist du auch ganz rein. Wtedy też i ty jesteś całkowicie czysty. Und dann haben wir in Vers 4 die erste Ermahnung, die der Herr Jesus ausspricht. A w czwartym wierszu oglądamy już pierwsze napomnienie, które Pan Jezus do nas kieruje. Und da appelliert an unsere Verantwortung. I w tych słowach on apeluje do naszej odpowiedzialności. Und dann sagt er, bleibt in mir. I mówi do nas, trwajcie we mnie. Das sagt er öfter in diesem Kapitel und hier finden wir das erste Mal. On te słowa często powtarza w tym rozdziale, a w tym wierszu one się pojawiają po raz pierwszy. Immer wenn es um die Gnade Gottes geht, i zawsze, gdy właśnie chodzi o łaskę Bożą, wird Gott zuerst genannt. To Bóg najpierw jest wymieniany. Aber immer wenn es um die Verantwortung geht, ale zawsze, gdy chodzi o naszą odpowiedzialność, dann wird der Mensch zuerst genannt. Wtedy najpierw wymieniany jest człowiek. Hier haben wir eine Reihenfolge und gleichzeitig eine Bedingung. Tutaj mamy taką kolejność, a jednocześnie ona też i określa pewnego rodzaju warunek. Bleibt in mir und ich in euch. Trwajcie we mnie, a ja w was. Nun, es ist doch normal, dass wir Christen gerne in der Nähe von Christus sind, oder nicht? Ale przecież to jest rzeczą normalną, żebyśmy my, chrześcijanie, pragnęli być w bliskości Chrystusa, nieprawdaż? Jeder, der sich selbst kennt und ehrlich ist, der weiß, dass das nicht immer so ist. Ale każdy, kto siebie samego zna i jest szczery, przynajmniej przed samym sobą, to dobrze wie, że nie zawsze w jego życiu tak sprawa wygląda. Manchmal ist der Abstand in der Nachfolge hinter dem Herrn Jesus zu groß geworden. Czasami właśnie ta odległość w naśladowaniu naszego Pana pomiędzy nami a Nim stała się za duża. Und deshalb gibt sich der Vater, der Winzer, so viel Mühe um uns. I to właśnie dlatego ojciec, ten winogrodnik, on tak bardzo się o nas stara. Und erklärt uns hier anhand von Johannes 15, was er von dir und mir möchte. I tutaj na podstawie tego 15 rozdziału Ewangelii Jana on nam wyjaśnia, czego sobie ode mnie i od ciebie życzy. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, tak jak te latorośle czy gałązki winne same z siebie nie mogą wydawać owocu, das verstehen wir gut. To na pewno dobrze rozumiemy. Ihr Kinder, wenn man einen Ast an einem Baum abmacht, to rozumieją na pewno też i nasze dzieci, że jeżeli by się odcięło czy odłamało jakąś gałązkę od drzewa und diesen Ast vier Wochen neben den Baum legt, i ta gałązka by leżała 4 tygodnie obok drzewa na ziemi, dann ist der Ast tot. To wtedy ta gałązka będzie już martwa. Und genau das drückt Vers 4 aus. I dokładnie to określa wiersz 4. Wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, jeśli nie trwa w krzewie winnym, so auch ihr nicht, tak i wy, wenn ihr nicht in mir bleibt, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ihr Lieben, der Satz ist so einfach, in dem Herrn Jesus zu bleiben. Umiłowani, to zdanie jest przecież tak proste, aby pozostać czy trwać w Panu Jezusie. Und die ganze Schrift ist voll von diesem Hinweis. A całe Pismo przecież jest pełne tego rodzaju wskazówek. Und doch bin ich sicher, dass jeder von uns schon Fehler in diesem Punkt gemacht hat. A jednak jestem tego pewny, że każdy z nas w tym względzie już popełnił błędy. Aber da solche Vorträge zur Erbauung der Versammlung dienen sollen, ale ponieważ tego rodzaju wykłady powinny służyć ku zbudowaniu zgromadzenia, darf es ein Appell und eine Erinnerung an unser Herz sein, to ten wiersz może być przypomnieniem i nawet apelem skierowanym do naszych serc, in ihm und nahe bei ihm zu bleiben, aby w nim i w bliskości jego zawsze trwać.
Dem Volk Israel wurde im Alten Testament an vielen Stellen gesagt, ihm anzuhangen. Ludowi izraelskiemu we wielu miejscach było powiedziane, aby oni się dołączyli do Pana albo przyłączyli. In den Psalmen finden wir öfter, dass wir ihm nachfolgen sollen. A w psalmach znajdujemy określenie, że ten naród powinien go naśladować albo iść za nim. Und es ist tatsächlich die Nähe zu dem Herrn Jesus als absolutes Rezept für ein glückliches Leben. I tak rzeczywiście bliskość przy Panu Jezusie jest tą najlepszą receptą na szczęśliwe życie. Der Feind will permanent etwas dazwischen bringen. Bo nieprzyjaciel będzie się starał ciągle coś pomiędzy nas a Niego wstawić. Aber wenn wir nah mit dem Herrn Jesus leben, wird es ihm nicht gelingen. Ale jeżeli my będziemy w bliskości Pana Jezusa żyć, to nie uda się mu to. Vers 5 gibt uns eine weitere Zusage von Gott. Wiersz 5 daje nam następną bardzo ważną rzecz, takie przyrzeczenie ze strony Bożej. Wer in mir bleibt, ist wieder eine Bedingung. Jeżeli ktoś we mnie będzie trwał, to znowu tu oglądamy swego rodzaju warunek. Und dann kommt die Zusage. I wtedy otrzymuje to zapewnienie. Und ich in ihm. A ja w nim. Merken wir, dass es eben auch auf uns ankommt dabei. Czy my zauważamy to, że tutaj znowu chodzi o nas? Bei dem Herrn bleiben wollen. Że tu chodzi o to, że my mamy chcieć trwać przy Panu. Die Gemeinschaft mit ihm suchen. Że my mamy chcieć szukać społeczności z Nim. Und das geht für uns natürlich heute über das Lesen der Bibel. A naturalnie to dzisiaj jest realizowane poprzez czytanie Biblii. Wo er zu uns sprechen möchte, gdy on przez swoje słowo chce do nas mówić, und über das Gebet, wo wir mit ihm sprechen. I to jest realizowane przez modlitwę, w której my mówimy do niego. Man hat mal gesagt, Gebet und Wort müssen wie Schienen gehen. Bo ktoś kiedyś powiedział, że modlitwa i czytanie słowa to muszą przebiegać tak jak dwie szyny w jednym torze. Wenn eine Seite kürzer ist, wirst du automatisch im Kreis fahren. Jeżeli jedna z tych szyn będzie krótsza, to co to spowoduje? Automatycznie my zaczniemy jechać w okręgu, krążyć w miejscu. Dann wird deine Lebensreise nicht funktionieren. Wtedy twoje duchowe życie nie będzie dobrze funkcjonowało. Und da jeder von uns den tiefen Wunsch hat, dass er bei uns ist, i na pewno każdy może mieć takie głębokie życzenie w sercu, aby on był w nas. Wollen wir auch der Aufforderung nachkommen, bei ihm zu bleiben. Ale chcielibyśmy również też i zrealizować to jego wezwanie, abyśmy my trwali przy nim. Ich möchte fast sagen, es ist ein Automatismus. Chciałoby się powiedzieć, że to prawie jest rzecz zautomatyzowana. Wenn wir Gehorsam und Treue leisten, jeżeli my posłuszeństwo i wierność będziemy pielęgnować, wird Gott über alle Generationen seine Verheißungen halten. To wtedy Bóg przez wszystkie generacje będzie dotrzymywał swoich obietnic. Ich werde dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. A mianowicie nie opuszczę cię ani nie zostawię cię. Gibt es etwas sichereres für unser Leben? Czy istnieje coś, co jest bardziej pewne albo zabezpieczające dla naszego życia? Das hat er zu Josua gesagt. Te słowa on powiedział już do Jozuego. Das sagte am Ende des Matthäus Evangeliums. Te słowa on też wypowiedział pod koniec Ewangelii Mateusza. Und in Hebräer 13 lesen wir, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. A w Hebrajczyków 13 rozdziale czytamy te znamienne słowa: Jezus Chrystus ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Lieber Bruder, liebe Schwester, umiłowany bracie i umiłowana siostro, wenn du genau merkst, dass der Abstand zwischen dir und ihm zu groß geworden ist. Jeżeli ty to dobrze zauważasz, że ta odległość pomiędzy tobą a nim zwiększyła się, dann bekenne auf den Knien das, was stört.
Wtedy wyznaj na twoich kolanach wszystkie te rzeczy, które ci w tym przeszkadzały. Und folge ihm näher nach. I zacznij go naśladować w większej bliskości niego. Mit dem Ziel für ihn Frucht zu bringen. Mając przed oczami ten cel, żeby przynieść dla niego więcej owocu. Frucht ist übrigens kein Ergebnis von Anstrengung. Owoc to nie jest wynik jakichś wysiłków. Frucht kommt allein durch Gemeinschaft. Bo ten owoc pojawia się jedynie tylko ze społeczności. Frucht heißt nicht besondere Arbeit oder Dienst. Ten owoc to nie jest określenie szczególnego rodzaju pracy albo służby. Frucht heißt auch nicht Ärmel hoch. I ten owoc to nie oznacza, że trzeba zakasać rękawy do pracy. Sondern wenn wir Frucht bringen wollen. Ale jeżeli my chcemy przynieść owoc, das haben wir jetzt aus diesen Versen, glaube ich, gelernt. Myślę, że już z tych wierszy żeśmy się to nauczyli. Gibt es nur eine Möglichkeit. To istnieje tylko jedna możliwość. Bei ihm zu bleiben. Być blisko niego. Przy nim. Ich denke gerade an die Emmaus-Jünger in Lukas 24. Ja teraz przypominam sobie tych uczniów, którzy szli do Emmaus w Ewangelii Łukasza, 24 rozdział. Eine lange Strecke gelaufen. Oni już pieszo przeszli długi odcinek. Enttäuscht, niedergeschlagen. Byli ogólnie sytuacją, jaką dotychczas przeżyli, zawiedzeni i byli przygnębieni. Und dann genießen sie etwas die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. A potem mogli cieszyć się i korzystać z tej społeczności, jaką mieli z Panem Jezusem. Und auf einmal hatten sie die Enttäuschung wie weg. A nagle oni stwierdzili, że całe to przygnębienie i zawód, w jakim oni się znajdowali, zniknął. Und Kraft wieder zwei Stunden Fußmarsch zu machen. I otrzymali siłę, aby dwie godziny później znowu udać się w drogę powrotną, znowu pieszo. Bleibt in mir und ich in euch. Trwajcie we mnie, a ja w was. Dann werden wir nämlich nicht nur Frucht bringen, mehr Frucht bringen, sondern viel Frucht bringen. To wtedy nie tylko, że będziemy przynosili owoc, że będziemy więcej owocu przynosili. Nie, my wtedy będziemy przynosili wiele owocu. Am Ende von Vers 5 haben wir einen sehr wichtigen Satz. A pod koniec piątego wiersza mamy bardzo ważne zdanie. Und er stellt auch jeden von uns in das Licht des Wortes Gottes. I te słowa stawiają każdego z nas przed właśnie tą światłością Słowa Bożego. Denn außer mir könnt ihr nichts tun. Bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Hast du das auch oft versucht? Czy i ty to często wypraktykowałeś? So ohne ihn etwas zu tun? Że chciałeś coś bez niego coś uczynić? Das muss nichts Böses sein, das muss keine Sünde sein. To nie musi być coś złego albo grzech. Aber es wird ein Weg ohne Erfolg sein. Ale czy nie stwierdziłeś, że twoja droga nie odniosła sukcesu? In Johannes 21 fragte Jesus die Jünger, ob sie etwas zu essen haben. W Ewangelii Jana w 21 rozdziale Pan Jezus pytał się uczniów, czy oni mają coś do jedzenia. Und dann sagen sie nur knapp nichts. A wtedy oni tylko krótko i zwięźle odpowiedzieli niczego. Ihr Lieben, ohne ihn. Umiłowani, bez niego wird unser Weg kein Gelingen haben. Nasza droga nie będzie miała powodzenia. Das gilt für die Ehe, für die Familie, für den Beruf, für alle Lebensbereiche. I to dotyczy małżeństwa, naszej rodziny, naszego zawodu, ogólnie mówiąc wszystkich zakresów naszego całego życia. Positiv ausgedrückt, pozytywnie to wyrażając, möchte der Herr in allen diesen Lebensbereichen Frucht bei uns sehen. To Pan Jezus chciałby we wszystkich tych zakresach naszego życia u nas zobaczyć owoc.
Paulus sagt in Philippa 4, Paweł napisał w liście do Filipian w 4 rozdziale: Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Wszystko mogę w tym, który mnie posila. Ihr Lieben, alles. Umiłowani, wszystko. Im Gefängnis. W więzieniu. Und mit dieser Aussage, mit diesem Glaubensvertrauen hat er Frucht gebracht. Będąc w więzieniu i w takiej pewności tej wiary, on przynosił owoc dla niego. Es gibt für unseren himmlischen Vater keine Sache, die zu groß oder zu klein ist. Dla naszego niebiańskiego Ojca nie ma takiej rzeczy, która by była dla niego za wielka albo za mała. Eure Sorgen in der Schule oder im Studium sind ihm nicht egal. Twoje troski w szkole czy na studiach to nie są dla niego obojętne. Und er freut sich, wenn ihr sie ihm sagt. I on będzie się cieszył, jeżeli mu o nich wszystkich opowiesz. Aber entscheidend ist, dass wir nichts getrennt und ohne ihn tun wollen. Ale decydujące jest właśnie to, że nie będziemy chcieli cokolwiek czynić, co by było bez niego uczynione. In Vers 6 haben wir noch einmal eine ernste Erinnerung an Judas. W wierszu 6 jeszcze raz znajdujemy tutaj takie poważne wspomnienie o Judaszu. Und da heißt es, wenn jemand. I tu jest napisane, jeśli ktoś. Der Herr spricht also ausdrücklich nicht die 11 Jünger an. A więc tu wyraźnie Pan nie zwraca się w swojej mowie do tych 11 obecnych przed nim uczniów. Das hat er in Vers 3 getan und ihr gesagt. On zwracał się do uczniów wyraźnie w wierszu 3 poprzez słowo wy jesteście. Hier in Vers 6 geht es also um Leute, die sich Christen nennen. A więc w wierszu 6 chodzi o takich ludzi, którzy siebie samych nazywają chrześcijanami, kein echtes Leben haben, ale nie mają prawdziwego życia. Und die werden hinausgeworfen und verbrannt. Tacy ludzie są wyrzuceni precz i są spaleni. Das sind also die zwei Tätigkeiten, die der Vater, der Weingärtner, der Ackerbauer tut. A więc to są dwie czynności, które ten winogrodnik czyni. Reinigen mit dem Ziel von mehr Frucht tut er die Gläubigen. On oczyszcza, mając na celu, aby więcej było przynoszone owocu, a to czyni w stosunku do ludzi wierzących. Und wegnehmen die, die keine echten Wiedergeborenen sind. I usuwa wszystkich tych, którzy nie są prawdziwymi, nowonarodzonymi. In Vers 7 eröffnet der Herr uns weitere intime Mitteilungen. A w wierszu 7 Pan otwiera przed nami dalsze pełne zaufania wiadomości. Wir finden das dritte Mal, wer in mir bleibt. Po raz trzeci tutaj stwierdzamy te słowa, jeśli we mnie trwać będziecie. Ihr Lieben, in mir. We mnie, umiłowani. In seiner Person. Tak, w jego osobie. Die so unendlich für uns gelitten hat. Tej osobie, która dla nas tak nieskończenie wiele cierpiała. Der uns unendlich liebt. Która nas tak nieskończenie wielce miłuje. Mit dem wir die Ewigkeit verbringen werden. Z tą osobą, z którą spędzimy całą wieczność. Der fordert dich und mich zum dritten Mal auf, wer in mir bleibt. To ta osoba wzywa nas po raz trzeci, kto we mnie trwać będzie. Und dann kommt noch etwas zweites hinzu in diesem Vers. I jeszcze druga rzecz tutaj jest dodana w tym wierszu. Und dann sagt er, meine Worte in euch bleiben. I dodane jest, i słowa moje w was trwać będą. Nun kommt zu der Person noch das Wort Gottes hinzu. A więc jeszcze co do tej osoby dodane jest jeszcze Słowo Boże. So werdet ihr bitten, ist das dritte in diesem Vers. To tak, będziecie prosić, a jest to trzecia rzecz w tym wierszu. Dann kommt zu der Person und dem Wort Gottes noch das Gebet hinzu. A więc co do osoby i do tego Słowa Bożego dochodzi trzecia rzecz, czyli modlitwa z prośbą. Und dann kommt eine gewaltige Zusage, die manchen Gläubigen Mühe gemacht hat.
I zawarta tutaj jest potężna obietnica, która niektórym wierzącym sprawia wiele trudności. Der Herr sagt am Ende von Vers 7: Ihr könnt bitten um was ihr wollt und es wird euch geschehen. Pan powiedział pod koniec siódmego wiersza: o cokolwiek byście prosili, stanie się wam. Sind alle Bitten, die du vor den Herrn gebracht hast, eingetroffen? Czy wszystkie prośby, które ty przedkładałeś swojemu Panu, się spełniły? Meine nicht. Moje nie. Woran liegt das? A więc od czego to jest zależne? Was ist hier gemeint mit dieser Zusage? A więc co Słowo Boże ma na myśli, wymieniając tego rodzaju zapewnienie? Ihr Lieben, wenn wir in enger Übereinstimmung mit ihm leben. Umiłowani, chodzi o to, że jeżeli będziemy żyli w ścisłej jednomyślności z Nim, wenn wir in ihm bleiben, jeżeli my będziemy w Nim trwali und seinen Willen für unser Leben gut kennen, i Jego wolę w stosunku do naszego życia będziemy dobrze znali, dann werden wir die Bitten haben, to wtedy będziemy my przedkładali takie prośby, die mit ihm in Übereinstimmung sind, które są w jednomyślności z Jego wolą. Und wenn er dann einen anderen Weg führt, als wir uns vorher vorgestellt haben, a nawet jeżeli on nas później poprowadzi inną drogą, niż my sami byśmy sobie to wyobrażali, dann lernen wir durch das Bleiben in ihm, to wtedy, na skutek tego, że trwamy w Nim, nauczymy się również i tego, dass sein Wille richtig ist. Że Jego wola zawsze jest właściwa. Wenn ein Paulus dreimal gebetet hat, dass ihm der Stachel im Fleisch weggenommen würde, nawet jeżeli Paweł trzykrotnie prosił w modlitwie o to, aby ten cierń, który w jego ciało był dany, został mu ujęty, dann antwortet ihm der Herr letztendlich, to na koniec Pan mu odpowiedział: meine Gnade genügt dir. Dosyć ci na łasce mojej. Denn meine Kraft wird in Schwachheit erfüllt. Gdyż moja siła, moja moc, ona się spełni w słabości. Lasst uns so eng mit ihm leben, dass wir die Bitten haben, die ihm wohlgefällig sind. I dlatego chciejmy żyć tak blisko Niego, abyśmy mieli w swoim sercu takiego rodzaju prośby, które są w jednomyślności z Nim. In Vers 8 fasst der Herr Jesus das Thema Fruchtbringen zusammen. W wierszu 8 Pan Jezus podsumowuje ten temat przynoszenia owocu. I przeczytamy ten wiersz 8. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Ist es dein Wunsch, am Lebensende einmal als Jünger des Herrn bezeichnet zu werden? Czy to jest twoje życzenie, aby pod koniec twojego życia mógłbyś być określony jako uczeń Pana Jezusa? Als einer, der ihm im Gehorsam nachgefolgt ist? Jako ktoś, kto w posłuszeństwie za nim chodził? Wo Gott im Leben von dir und mir etwas von seinem Sohn gesehen hat? Gdzie Bóg mógł w tobie coś z życia swojego syna właśnie oglądać? Dann war unser Leben zur Verherrlichung des Vaters. Wtedy nasze życie będzie ku chwale Ojca. Wir werden ihn in der Ewigkeit verherrlichen. My będziemy go po całą wieczność uwielbiać. Aber wir sollen und dürfen es schon in diesem Leben tun. Ale my powinniśmy i możemy to czynić już tutaj w naszym życiu na ziemi. Und dann kommen wir in Vers 9 zu der Liebe. I w wierszu 9 przechodzimy do miłości. Es geht hier nicht um die ewige Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn. Tutaj nie chodzi o tą wieczną miłość pomiędzy Ojcem i Synem. Es geht hier um die Liebe, die der Herr Jesus auf dem Weg als Mensch auf dieser Erde bekommen hat. Nie, tutaj chodzi o miłość, którą Pan Jezus jako człowiek tu żyjący na ziemi ją otrzymał od Ojca. Und diese Liebe hat der Herr Jesus weitergegeben. I tą miłość Pan Jezus dalej przekazał. Und das macht mein Herz sehr glücklich. I to właśnie czyni moje serce bardzo szczęśliwym. Und dann zieht den Vergleich so oder wie der Vater mich geliebt.
I tutaj on zaczyna od takiego słowa, jak mnie umiłował ojciec. Das meint Maß und Qualität. A to słowo jak to oznacza zarówno miarę, ilość, jak również też i jakość. Sind wir uns bewusst, dass wir mit dieser göttlichen Liebe umgeben sind? Czy my jesteśmy tego w ogóle świadomi, że jesteśmy otoczeni tą Bożą miłością? Und wollen wir diese Liebe nicht beantworten? I czy nie chcielibyśmy też i dać odpowiedzi na tego rodzaju miłość? Der Apostel Johannes schreibt, Apostoł Jan napisał do nas, wir lieben, weil uns zuerst geliebt hat. My miłujemy, dlatego że On nas najpierw umiłował. Und so finden wir am Ende von Vers 9 die Aufforderung. I dlatego też i pod koniec 9 wiersza znajdujemy to wezwanie. Bleibt in meiner Liebe. Pozostańcie w miłości mojej. Wie können wir in der Liebe des Herrn Jesus bleiben? Jak my możemy trwać w miłości Pana Jezusa? Wie können wir das beweisen? Jak możemy to udowodnić, że tak jest? Indem wir seine Gebote halten. Przez to, że my będziemy przestrzegali Jego przykazania. Das sagt uns Vers 10. O tym właśnie mówi nam wiersz 10. Und das ist ein absoluter Grundsatzvers. I to jest zasada absolutna. Ihr Kinder könnt euren Eltern nur beweisen, dass ihr sie liebt, wenn ihr ihnen gehorcht. Umiłowane dzieci, wy możecie udowodnić swoim rodzicom, że ich miłujecie tylko wtedy, jeżeli będziecie im posłuszne. Und wir beweisen unsere Liebe zu dem Vater und zu dem Herrn Jesus nur durch Gehorsam. I również i my udowadniamy naszą miłość do Pana i Ojca przez nasze posłuszeństwo. Und diesen Gehorsam möchte der Herr Jesus sehen. I to posłuszeństwo Pan Jezus chciałby właśnie u nas oglądać. Ich weiß, dass Gehorsam ein mittlerweile unmodernes Wort ist. Ja oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że we współczesnych czasach to słowo posłuszeństwo stało się bardzo niemodnym słowem. Und doch ist der Gehorsam unserem himmlischen Vater gegenüber eine große Grundlage für Segen. A jednak to posłuszeństwo w stosunku do naszego niebiańskiego Ojca jest podstawą dla wielkiego błogosławieństwa. Wir werden nämlich dann die Sicherheit haben, dass wir in seiner Liebe bleiben. Bo wtedy będziemy mieli też i to zapewnienie, że będziemy trwali w Jego miłości. Und dann gibt uns noch eine Motivation. I wtedy On będzie nam dawał i motywację. Und dann sagt so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe. Bo On tu powiedział, że tak jak ja przestrzegałem przykazań Ojca mego. Wisst ihr, der vollkommene Sohn, wie er uns hier im Johannesevangelium vorgestellt wird. Wiecie co? Ten doskonały syn w takiej postaci, jakiej tutaj został przedstawiony w tej Ewangelii Jana. Der wollte den Willen dessen tun, der ihn gesandt hat. On chciał wykonywać wolę tego, który go tu na ziemię zesłał. Es war seine Speise, Kapitel 4. Czwarty rozdział nawet mówi to, określa to, że to było jego pokarmem, aby czynić jego wolę. Ist das für uns auch eine praktisch angewandte Motivation zum Gehorsam? Czy to i dla nas jest też tą praktyczną i w praktyce w czyn wprowadzoną motywacją do posłuszeństwa? Wir wollen einen Vers aus 1. Johannes 2 dazu lesen. Przeczytajmy jeden wiersz z pierwszego listu Jana z drugiego rozdziału. Pierwszy list Jana, drugi rozdział. 1. Johannes 2, Vers 3. Trzeci wiersz. A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. Gehorsam als Folge von Liebe. Posłuszeństwo jako następstwo miłości. Gehorsam als Beweis für Liebe. Posłuszeństwo jako dowód tej miłości. Und dann spricht in Vers 11 darüber. A następnie on do nas tutaj przemawia w wierszu 11. Dass wir seine Freude auf dem Weg erleben sollen. Abyśmy korzystali, żyli w jego radości na drodze naszego życia. Gibt es einen Menschen auf dieser Erde, der keine Freude braucht? Czy jest taki człowiek na ziemi, który by nie potrzebował radości?
Suchen wir manchmal vielleicht Freude außerhalb von dem Herrn Jesus? Czy my czasem nie szukamy radości poza Panem Jezusem? Die werden wir nicht finden. To wiedzcie, jeśli tak jest, to jej nie znajdziecie. Wir müssen dafür natürlich Freude und Spaß unterscheiden. Naturalnie my musimy też i rozróżniać radość od takiej przyjemności. Es wird uns in dieser Welt manches angeboten, was vermeintlich Freude sein soll. Bo w tym świecie wiele rzeczy nam jest oferowanych, które mają rzekomo nam dać radość. Aber tiefe, wahre, echte, bleibende Freude. Ale głęboka, prawdziwa, szczera radość gibt es nur in dem Herrn Jesus. Ta istnieje tylko w Panu Jezusie. Paulus drückt das so schön aus in dem Brief der Freude. Paweł to tak pięknie wyraża w tym liście nazywanym radości. In dem Philipperbrief. Mianowicie w liście do Filipian. Wo er selber im Gefängnis war. A on przecież sam znajdował się w więzieniu. Die Umstände, die waren nicht zu seiner Freude. Okoliczności, w jakich się znajdował, nie były pobudzające do radości. Und dann sagt er in Kapitel 3, Vers 1, freut euch in dem Herrn. I w trzecim rozdziale, w pierwszym wierszu, on nas wzywa, radujcie się w Panu. Kapitel 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Zeit. A w czwartym rozdziale, w czwartym wierszu jeszcze dodaje, radujcie się w Panu zawsze. Und hier in Johannes 15, a tutaj w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, einem Kapitel, was der Herr uns am 2.2.2013 vorstellt, i to jest rozdział, który Pan Jezus nam w naszym roku 2013 teraz osobiście przedstawia. Erinnert er uns dran, wie wir in unserem Leben Freude haben können. On nam o tym przypomina, jak my w naszym życiu mamy mieć radość. Durch das Bleiben in ihm. Poprzez to, że trwamy w nim. Durch das Halten seiner Gebote. Poprzez to, że my przestrzegamy jego przekazań. Durch das Bleiben in seiner Liebe. I poprzez to, że trwamy w jego miłości. Und wenn wir so in einer vertikalen Beziehung zu ihm leben, jeżeli my będziemy żyli właśnie w takiej pionowej łączności z nim, wird man das horizontal merken. To wtedy to w tej płaszczyźnie horyzontalnej, czyli poziomej, będzie zauważalne. Und das ist Vers 12. A o tym mówi nam wiersz 12. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali. Liebe Geschwister, wir haben dasselbe neue Leben in uns. Tak, umiłowani bracia i siostry, my posiadamy to samo, nowe życie w nas. Derselbe Herr ist dein und mein Heiland. Ten sam Pan jest twoim i moim Zbawicielem. Und ihn werden wir einmal in der Herrlichkeit umstehen. I wokoło Niego kiedyś w chwale będziemy wszyscy obok siebie stali. Und dann sagt er zu dir vielleicht, du guter und treuer Jünger. A wtedy on będzie mógł może do ciebie powiedzieć, sługo dobry i wierny. Und trotzdem werden wir unsere Krone vor ihm niederwerfen. A jednak my wszyscy z wdzięczności nasze korony przed nim wszyscy rzucimy. Wir werden ihn allein anbeten. I będziemy tylko jego samego uwielbiać. Aus tiefer Liebe zu ihm. Z tej głębokiej miłości do niego. Und diese Liebe dürfen wir heute genießen. I my możemy korzystać z tej miłości i cieszyć się nią dzisiaj. Und diese Liebe dürfen wir heute ausleben. I tą miłość dzisiaj możemy w czyn wprowadzać. Ohne die Liebe zu den Geschwistern. Bez miłości do współwierzących werden wir kein glückliches Leben mit dem Herrn Jesus haben. Nie będziemy mieli szczęśliwego życia z Panem Jezusem na ziemi. Es gibt genug Gründe, über den Bruder, die Schwester zu urteilen. Och, przecież jest wystarczająco dużo powodów, aby siostrę lub brata osądzać. Wir können beurteilen und wir können verurteilen. My możemy osądzać i możemy potępiać. Das liegt oft sehr nah beieinander. Te rzeczy bardzo często są blisko ze sobą połączone. Aber wenn wir uns
täglich der Liebe des Herrn Jesus selbstbewusst sind. Ale jeżeli my codziennie jesteśmy świadomi tej miłości Pana Jezusa, und wenn wir bei ihm und in ihm bleiben, jeżeli przy nim i w nim dalej trwamy, und für den Vater Frucht bringen wollen, jeżeli my chcemy dla Ojca przynosić owoc, dann werden wir die Brüder lieben. Wtedy będziemy braci i siostry miłować. Dann möchte ich sagen, gipfelt der Herr Jesus in Vers 13 das Kapitel. I można by powiedzieć, że punktem szczytowym tego 15 rozdziału to jest wiersz 13, indem er sagt, w tym, że on tu powiedział, dass seine Liebe eine maximale Liebe war. Że jego miłość była tą miłością maksymalną. Da wird eine Superlative gebraucht. Eine größte, größere Liebe gibt es nicht. Tutaj jest stopniowanie przedstawione większej miłości. Als dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Hätte hier nicht Feinde stehen müssen? Czy w tym miejscu nie musiałoby być napisane za nieprzyjaciół swoich? Waren wir nicht alle Feinde Gottes? Czyż my wszyscy nie byliśmy kiedyś właśnie nieprzyjaciółmi Bożymi? Tot in Sünden und Vergehungen? Umarłymi w grzechu i w przestępstwach naszych? Nein, er hat sein Leben gegeben für dich und mich. Nie, a jednak on życie swoje darował za ciebie i za mnie. Für seine Freunde. Za swoich przyjaciół. Wir nennen ihn natürlich nicht Freund. Naturalnie my go nie nazywamy przyjacielem naszym. Aber er nennt uns so. Ale on nas tak nazywa. Und dann sagt er uns auch noch, do tego jeszcze nam tutaj dodaje, wie wir seine Freunde sein können. W jaki sposób my możemy być jego przyjaciółmi? Und das ist der Vers 15, wo er uns wieder an den Gehorsam erinnert. A to jest właśnie treść 15 wiersza, która nam przypomina znowu o naszym posłuszeństwie. Und weiter sagt er uns in dem Vers, dass er uns wirklich alles, was er von dem Vater empfangen hat, weitergegeben hat. I dalej on w treści tego wiersza nam pokazuje, że rzeczywiście on wszystko, co otrzymał od Ojca, on wszystko nam przekazał. Ihr Lieben, ein Freund, das ist jemand, dem man vertraut. Umiłowani przyjaciel, to jest ktoś taki, któremu się ufa. Meinem Freund gebe ich mein Portemonnaie. Mojemu przyjacielowi ja mogę powierzyć moją portmonetkę. Meinem Freund bitte ich, auf mein Haus aufzupassen. Auf meine Wohnung aufzupassen. Ja również też mogę powierzyć mojemu przyjacielowi opiekę nad moim mieszkaniem. Und ich weiß, dass er sich für mich interessiert. Bo ja wiem, że on jest zainteresowany moją osobą. Und der Herr hat uns alles mitgeteilt, was er von seinem Vater empfangen hat. I tak też Pan nam wszystko przekazał, co on od swojego Ojca otrzymał. Interessiert uns das auch? Czy to nas też interesuje? Vers 16, wir müssen zum Schluss kommen für die erste Stunde. I teraz na sam koniec ten 16 wiersz na tą godzinę sagt uns, dass wir dazu bestimmt sind, Frucht zu bringen. Pokazuje jasno, że my na to jesteśmy przeznaczeni, abyśmy owoc wydawali. Und dass er uns gebietet, dass wir einander lieben sollen. I że on nam tutaj nakazuje, abyśmy się wzajemnie miłowali. Das Fruchtbringen für den Vater, przynoszenie owocu dla Ojca, und das Lieben untereinander, i miłowanie się pomiędzy sobą, an das uns der Herr Jesus heute Nachmittag hier durch den Geist erinnert hat. O tym wszystkim Pan Jezus nam dzisiaj po południu przypomniał. Ist also keine Sache der Freiwilligkeit. Więc nie jest to rzecz, która jest dla nas dobrowolna. Wo wir mit umgehen können, wie wir wollen. Nie jest to rzecz, z którą możemy się obejść tak, jakbyśmy sobie chcieli. Sondern er sagt, wir sind dazu bestimmt. Nie, on do nas mówi, że my na to jesteśmy przeznaczeni. Zu Beginn der Stunde habe ich gesagt, dass der Vater viel für uns getan hat.
Na początku tej godziny powiedziałem, że Ojciec dla nas wiele uczynił. Dass der Herr Jesus viel für uns tut. I że Pan Jezus też i dalej dla nas czyni. Und diese Stunde sollte uns etwas daran erinnern, was wir für ihn tun dürfen. A ta godzina może nam też i o tym przypomnieć, co my możemy dla Niego uczynić. Frucht, Liebe und Gehorsam. Przynieść owoc, miłość i posłuszeństwo. Allein durch das Bleiben und die Gemeinschaft mit ihm. I to tylko poprzez trwanie w Nim i przez społeczność z Nim. Wir haben uns heute Nachmittag mit dem Fruchtbringen beschäftigt. Dzisiaj po południu zajmowaliśmy się tematem przynoszenia owocu. Und ich hoffe, wir sind durch den Geist Gottes motiviert worden. I mam nadzieję, że zostaliśmy zmotywowani przez Ducha Świętego. Und doch fragt man sich ja selbst. A jednak z pewnością siebie samego człowiek pyta. Warum ist das in meinem Leben manchmal nicht so? Dlaczego czasami w moim życiu tak sytuacja nie wygląda? Warum genieße ich die Liebe des Herrn Jesus so wenig? Dlaczego tak mało cieszę się i nie korzystam z tej miłości Pana Jezusa? Warum habe ich die Freude auf dem Weg manchmal nicht so? Dlaczego nie mam takiej radości na drodze mojego życia? Und warum ist da für Gott keine Frucht? I dlaczego nie przynoszę dla Boga owocu? Und wir wollen uns heute im zweiten Teil jetzt mit einer möglichen Antwort beschäftigen. I dzisiaj jeszcze w drugiej części spróbujmy zająć się odpowiedzią, dlaczego tak jest. Wir lesen dazu einen Abschnitt aus dem Alten Testament und einen Abschnitt aus dem Neuen Testament. I w tym celu przeczytamy jeden urywek ze Starego Testamentu, a jeden urywek z Nowego. Denn wir sind ja vertraut damit, dass das Alte Testament so eine Art Bilderbuch für die Lehre des Neuen Testamentes ist. Bo na pewno wszyscy dobrze o tym wiemy, że Stary Testament jest swego rodzaju księgą obrazów, które obrazują naukę Nowego Testamentu. Und es hilft uns sehr gut zum Verständnis der Lehre des Neuen Testamentes. I z całą pewnością bardzo dobrze nam dopomaga w zrozumieniu nauki Nowego Testamentu. Wir lesen zunächst aus 2. Mose 17. Na początek przeczytamy z drugiej księgi Mojżeszowej ze 17 rozdziału. Die Verse 8 bis 13. Te wiersze od 8 do 13. Und dann aus Galater 5 noch einige Verse. A potem z listu do Galacjan z 5 rozdziału niektóre wiersze. Also Vers 8 bis 13. Druga księga Mojżeszowa 17 rozdział od 8 do 13 wiersza. I nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego: wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz i wyruszył do boju z Amalekitami, a Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli więc kamień i podłożyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Tak pobił Jozue Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Das Volk Israel ist das erwählte Volk Gottes. Lud izraelski to jest ten wybrany naród Boży. Und Gott hat es in seinem Elend in Ägypten gesehen. Bóg widział ich nędzę, jaką cierpieli w Egipcie. Und er hatte von Anfang an im ewigen Ratschluss den Gedanken, es zu befreien. I on już od samego początku miał w sercu te wieczne postanowienie, aby ich z tej niewoli wyzwolić. Und dieser Moment war in 2. Mose 14 gekommen. I ten moment nastąpił w drugiej księdze Mojżeszowej w 14. rozdziale. Das Volk war vor dem Roten Meer. Naród znalazł się teraz na brzegu Morza Czerwonego. Hinter ihnen war der Feind, die Ägypter mit dem Pharao.
Za nimi nadciągał już nieprzyjaciel w osobie faraona i Egipcjan. Und dann öffnet Gott das Rote Meer. A wtedy Bóg otworzył przed nimi drogę przez Morze Czerwone. Die Wasser stehen wie eine Mauer. Wody tego morza stanęły jako dwa mury z lewej i z prawej. Ein Wunder der göttlichen Allmacht. Był to cud boskiej wszechmocy. Israel geht trockenen Fußes hindurch. A Izrael przeszedł suchą stopą przez to morze. Und als der letzte Israelit seinen Fuß in der Wüste hatte. A gdy ostatni Izraelita postawił swoją stopę na drugim brzegu na pustyni. Und die Feinde ihnen im Roten Meer schon auf den Fersen sind. A nieprzyjaciele już im deptali po piętach przejściu przez Morze Czerwone. Da brechen die Wasser wie eine Mauer zusammen. I wtedy wody załamały się, tak jak łamie się mur. Und vernichten den Pharao mit seiner Gefolgschaft und seinen Reitern und seinen Wagen. I zniszczyły Faraona z całą jego armią i jego rumakami i wozami wojennymi. Ihr Lieben, so sind auch wir befreit aus dem Machtbereich Satans. Tak, umiłowani, i my jesteśmy wyzwoleni z tego zakresu panowania mocy szatana. Wir waren verloren, wir waren in Ägypten, wir waren in der Welt. My byliśmy zgubionymi, byliśmy w Egipcie, w tym świecie. Aber durch das Blut des Herrn Jesus sind wir gerettet. Ale przez krew Pana Jezusa zostaliśmy wyratowani. Das sehen wir im Passa. A to oglądamy właśnie w tym obrazie baranka paschalnego. Und wir sind aus dem Machtbereich Satans aus Ägypten befreit. I zostaliśmy wyzwoleni z tego zakresu działania mocy szatańskiej z Egiptu. Das sehen wir im Roten Meer. A to oglądamy w tym Morzu Czerwonym obrazowo. Und als wir uns das damals so klar machten bei unserer Bekehrung, liebe Geschwister, i gdy wtedy w dniu naszego nawrócenia się, umiłowani bracia i siostry, uświadomiliśmy sobie to właśnie, da haben auch wir ein Lied der Erlösten gesungen, nicht wahr? Wtedy i my na pewno zaśpiewaliśmy tą pieśń wszystkich odkupionych. Da waren unsere Herzen dankbar und glücklich in unserem Retter und Heiland Jesus Christus. Wtedy nasze serca były wdzięczne i szczęśliwe w osobie naszego ratownika Jezusa Chrystusa. Und das ist das, was wir in 2. Mose 15 finden. I to jest zobrazowane w tym, co znajdujemy w drugiej Mojżeszowej 15. W 15. rozdziale. Da stehen 600.000 Mann plus Frauen und Kinder. Tam oglądamy 600 tysięcy mężów i do tego niewiasty i dzieci. Und singen ein Lied. I oni wszyscy społecznie śpiewają pieśń. Das ist das erste Mal, dass von einem Lied in der Bibel gesprochen wird an der Stelle. To jest w ogóle tak, poza tym pierwsze miejsce w Biblii, na którym w ogóle jest mowa o zaśpiewaniu pieśni. Ihre Herzen waren voller Freude. Ich serca były pełne radości. Wegen der Befreiung von diesem bösen Pharao. Z powodu wyzwolenia z rąk złego faraona. Auf uns übertragen von dieser Befreiung von dem Teufel. Przenosząc to teraz na nas, byliśmy radośni z powodu wyzwolenia z mocy diabła. Und dann kommt 2. Mose 16. I teraz pojawia się 16 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej. Und da gibt Gott das Manna. I w tym rozdziale czytamy, jak Bóg dał im mannę. Ein Bild des vom Himmel gekommenen Christus, która jest obrazem tego z nieba nadchodzącego Chrystusa. Und dieses Manna war für Israel eine wunderbare Nahrung. A ta manna była dla Izraela cudownym pożywieniem. Und dieses Manna, dieser Christus ist auch für uns die einzige Nahrung. I ta manna i dla nas jest tym jedynym swego rodzaju pożywieniem. Und dann kommt 2. Mose 17. A następnie przychodzi ten 17. rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej. Das Volk hat Durst und nichts zu trinken. Tam czytamy na początku tego rozdziału, że ten naród pragnął, nie miał wody do picia. Und dann sagt Gott zu Mose, er soll diesen Felsen Amalek schlagen. I wtedy Bóg powiedział do Mojżesza na tej skale,
że ty masz pobić Amaleka. Und dieser geschlagene Fels, ihr Lieben, i ta uderzona skała, umiłowani, ist Christus. To jest właśnie Chrystus. 1 Korinther 10. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, otwórzmy. Vers 4. Czwarty wiersz. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 4 wiersz. I wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Und nachdem dieser Christus für dich und mich auf Golgatha geschlagen wurde. I potem, gdy ten Chrystus dla ciebie i dla mnie został na krzyżu Golgoty uderzony, ist der Heilige Geist vom Himmel auf die Erde gekommen. Przyszedł Duch Święty z nieba na ziemię. Und das ist ein Bild von dem Wasser, das aus dem Felsen fließt. Który jest obrazem tej wody, która popłynęła z tej skały. Und dieser Heilige Geist ist nun in den Gläubigen. I tak też ten Duch Święty znajduje się teraz w wierzących. Und das bedeutet automatisch auch Kampf. A to automatycznie też oznacza dla nas walkę. Es ist ein Kampf, den man in Ägypten nicht zu führen hat. Jest to walka, którą się nie prowadzi w Egipcie. Im Machtbereich des Bösen, des Satans, gibt es keinen Kampf. Bo w tym zakresie działania mocy szatana i złego, tam nie ma żadnej walki. Aber nachdem der Gläubige sich für den Herrn Jesus entschieden hat, ale po tym, gdy człowiek wierzący zdecydował się iść za Chrystusem und mit dem Heiligen Geist versiegelt worden ist, i został zapieczętowany Duchem Świętym, kommt der Kampf. Wtedy pojawia się walka. Ihr Lieben, das ist ein sehr wichtiges Thema für uns. Umiłowani, to jest w ogóle tak poza tym bardzo ważny temat dla nas. Und das hat manche Gläubige, wenn nicht jeden von uns, oft erschüttert. I to nie jednego wierzącego, a można by powiedzieć, może i każdego, na pewno też w życiu głęboko wstrząsnęło. Israel dachte, wir sind in der Wüste. Izrael myślał, teraz my jesteśmy na pustyni. Wir haben Nahrung. Mamy pożywienie. Wir haben frisches Wasser. Mamy świeżą wodę. Und jetzt gehen wir in Ruhe nach Kanaan. I teraz możemy przejść spokojnie do Kanaanu. Und der Gläubige, vielleicht ein junger Gläubiger, a może ktoś z młodszych wierzących, vielleicht so mit 16, 17 Jahren, dem Herrn Jesus das Leben gegeben, może ktoś taki, który mając 16-17 lat oddał swoje życie Panu Jezusowi, seine Sünden bekannt, i wyznał swoje grzechy, der dachte jetzt die alte Natur, das Fleisch wäre gestorben. Ten myśli teraz, ta stara natura, moje stare ciało, to już jest teraz umarłe. Und dann kommt Amalek. I wtedy nadciąga Amalek. Amalek, auf einmal plötzlich ist ein Feind da in der Wüste. Nagle tam w środku pustyni pojawia się nieprzyjaciel. Israel hat gar keine Ahnung von kämpfen. A Izrael w ogóle nie miał pojęcia, co to jest walczyć. Israel hat überhaupt keine Waffen. Izrael w ogóle nie posiadał też i broni do walki. Und Israel hat den Kampf auch nicht angefangen. I też Izrael tej walki nie rozpoczął. Und Amalek hingegen, ale przeciwnie do nich, Amalekici, ist vertraut mit Kriegsführung. On był wyćwiczony już w prowadzeniu wojen. Wir schlagen mal 1 Samuel 15 auf. I teraz otworzymy właśnie pierwszą księgę Samuelową, 15 rozdział. Und lesen Vers 2. 1 Samuel 15, Vers 2. Pierwsza Samuelowa, 15 rozdział, drugi wiersz. Tak mówi Pan zastępów: chcę pomścić to, co uczynił Amalek Izraelowi, stając mu na drodze, gdy wychodził z Egiptu. Und noch eine Stelle aus 5. Mose 25. Jeszcze jedno miejsce z 5. Księgi Mojżeszowej, 25. rozdział. Vers 17. 17. wiersz.
5 Mojżeszowa, 25 rozdział, 17 wiersz. Pamiętaj, co ci uczynił Amalek w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu. Lies noch vers 18, bitte. I jeszcze 18 przeczytajmy, że stanął ci w drodze i gdy ty byłeś zmęczony i strudzony, wybił wszystkich osłabionych, którzy pozostali w tyle i nie bał się Boga. Das heißt, Amalek sorgt für den ersten Widerstand, den Israel in der Wüste erlebt. A więc Amalekici postarali się o tą pierwszą przeciwność, czy pierwszą przeszkodę, którą doświadczył Izrael, gdy znalazł się w pustyni. Kannst du dich erinnern, dass dieser Widerstand in deinem Leben war? Czy ty może sobie przypominasz, jakie były też i przeciwności w twoim nowym życiu? Als nach der Bekehrung so einige Monate alles glücklich war? Gdy po twoim nawróceniu kilka miesięcy żyłeś w szczęśliwości? Und dann kamen die gleichen bösen Gedanken wie früher. A nagle stwierdziłeś, że przychodzą te same złe myśli jak dawniej? Diese alte Lieblingssünde war wieder da. I te umiłowane grzechy, które bywały w twoim życiu poprzednio, nagle znowu się pojawiły. Und ihr Lieben, über diesen Bereich müssen wir nachdenken. I tak, umiłowani, właśnie powinniśmy się zastanowić nad tym zakresem. Ich wiederhole noch einmal einige Punkte. Jeszcze raz powtórzę kilka punktów. Wer hat den Kampf angefangen? Kto rozpoczął tą walkę? Der Feind. Nieprzyjaciel. Das Fleisch. Ciało. Hatte Israel Möglichkeiten, sich zu widersetzen? Czy Izrael miał tą możliwość, aby się przeciwstawić? 2. Mose 13 macht klar, dass Israel überhaupt keine Ahnung hatte, mit Waffen umzugehen. 2. Mojżeszowa, 13 rozdział, jasno to pokazuje, że Izrael w ogóle nie miał pojęcia, w jaki sposób się posługiwać jakąkolwiek bronią. Das heißt, was sollen wir tun, wenn dieser alte Feind, das Fleisch in mir und dir wieder hochkommt? A więc to oznacza dla nas, co my mamy czynić, gdy ten stary nieprzyjaciel, nasze stare ciało, znowu się pojawi i objawi. Ihr Lieben, wir finden hier vier Personen in diesem Abschnitt Vers 13 bis 18. Umiłowani, tutaj znajdujemy cztery osoby wymienione w tych wierszach od 8 do 13 w tym 17 rozdziale drugiej Mojżeszowej. Wir finden zwei Orte. Tutaj mamy też i opisane dwa miejsca. Und wir finden einige Hilfsmittel. I też mamy do dyspozycji kilka środków pomocniczych. Und das macht mich unendlich glücklich. I wszystko to razem sprawia, że jestem nieskończenie wielce uszczęśliwiony tym. Es ist das erste Mal, dass Josua in Gottes Wort erwähnt wird. To jest po raz pierwszy miejsce, w którym Josue jest wymieniony. Josua ist unten im Tal und kämpft gegen Amalek. Widzimy, że Josue znajduje się na dole, w dolinie i walczy przeciwko Amalekitom. Und Mose ist auf dem Berg. A Mojżesz znalazł się na górze. Und das ist das erste, was wir lernen wollen. I to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy się nauczyć. Der Sieg über den Feind. Zwycięstwo nad nieprzyjacielem. Der Sieg über das Fleisch, das noch im Gläubigen ist. Zwycięstwo nad tym ciałem, które jeszcze znajduje się w człowieku wierzącym. Den gibt's nur auf dem Berg. Istnieje do dyspozycji tylko na górze. Auf dem Berg wird der Sieg erstritten. Bo tam na górze tylko można właśnie to zwycięstwo wywalczyć. Wir sehen immer wieder, wenn die Arme von Mose müde wurden. My to widzimy tu powtórzone, że gdy te ramiona Mojżesza już zdrętwiały, dass Josuas Feind die Oberhand gewinnt. To widzimy, że na dole w dolinie nieprzyjaciele zaczęli zwyciężać Josuego. Und wenn Moses Hände wieder oben waren, a gdy ręce Mojżesza znowu były podniesione w górę, und das spricht uns von intensivem Gebet. A to wskazuje nam na tą intensywną modlitwę. Dann kann Josua über den Feind siegen. Wtedy Josue mógł zwyciężyć nieprzyjaciela. Hat Mose Hilfe? Czy Mojżesz miał pomoc?
Ja, er hat zwei Hilfen. Tak, on miał dwojaką pomoc. Aaron und Hur. Arona i Hura. Ihr Lieben, das sind zwei gewaltige Hilfen, die du und ich auf dem Weg heute haben. Tak, umiłowani, to są dwie potężne pomoce, które ty i ja na naszej drodze wiary posiadamy. Aaron ist ein Bild von dem hohen Priester. Aaron jest właśnie obrazem najwyższego kapłana. Und Hur von dem Sachwalter. A Hur jest obrazem orędownika. Diese beiden Hilfen brauchen wir. Te dwie pomoce my właśnie potrzebujemy. Wir wollen zwei Stellen dazu lesen. I w tym celu przeczytamy dwa miejsca. Eine aus Hebräer 7. Jedno z Hebrajczyków ze 7 rozdziału. Entschuldigung, Hebräer 4, Entschuldigung. Przepraszam, z 4 rozdziału Hebrajczyków. Hebräer 4, Vers 15. 15 wiersz, Hebrajczyków 4, 15. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Und aus dem zweiten Johannesbrief, i z drugiego listu Jana, Entschuldigung, aus 1. Johannes 2. Przepraszam, pierwszy list Jana, drugi rozdział, Vers 1. Pierwszy wiersz. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, pierwszy wiersz. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli kto zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Wenn wir in unserem Leben auf einmal merken, dass der Feind, das Fleisch sich bemerkbar macht, jeżeli my kiedyś w naszym życiu stwierdzimy, że ten stary nieprzyjaciel, nasze ciało zaczyna być zauważalne. Und das ist eine böse Lust, ein böser Gedanke, ein böses Wort. A to może być zła pożądliwość, zła myśl albo złe słowo. Dann müssen wir ins Gebet. Wtedy my musimy skorzystać z modlitwy. Und dann haben wir Aaron und Hur. I wtedy mamy właśnie do dyspozycji Arona i Hura. Den Herrn Jesus als unseren hohen Priester, der sich für dich und mich verwendet. Bo mamy Pana Jezusa jako tego najwyższego kapłana, który za tobą i za mną się wstawia. Und den Herrn Jesus als Sachwalter, der für uns eintritt, wenn wir gesündigt haben. I mamy również do dyspozycji Pana Jezusa jako orędownika, który wstawia się za nami, jeżeli zgrzeszymy. Ihr Lieben, Mose sah von dem Berg genau, ob Josua gerade gut oder schlecht unterwegs war. Tak, umiłowani, Mojżesz z góry dokładnie to widział, czy sytuacja Jozuego była dobra czy zła. Und der Herr Jesus weiß genau, wer gerade in unserem Leben die Oberhand hat. I tak też i Pan Jezus dokładnie to wie, kto w naszym życiu ma górę. Lasst uns bitte dem Herrn Jesus nichts vormachen. I proszę was, nigdy nie udawajcie przed Panem Jezusem. Er ist der Mose, der in der Wüste vor uns hergeht. On jest tym Mojżeszem, który w pustyni idzie przed nami. Und der uns diese beiden Hilfen anbietet. I ten, który nam właśnie oferuje te dwojakiego rodzaju pomoc. Der für uns betet. Ten, który za nami się modli. Und dem wir auch unsere Sünden bekennen dürfen, wenn wir gesündigt haben, auch als Gläubige. A nawet jeżeli jako wierzący żeśmy zgrzeszyli, to jemu możemy wyznać nasze grzechy. Womit kämpft Josua eigentlich? Właściwie Josue, czym on walczył? Mit dem Schwert. Mieczem. Und das ist ein Bild des Wortes Gottes. Który jest obrazem Słowa Bożego. Das finden wir in Hebräer 4, lies bitte Vers 12. Otwórzmy Hebrajczyków 4 rozdział i 12 wiersz przeczytamy. Hebrajczyków 4:12. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku,
zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Wenn wir unseren vollkommenen Herrn sehen, gdy my oglądamy naszego doskonałego Pana, dann ist das ein großer Unterschied zu Mose. To on jest na pewno wielkim przeciwstawieństwem, czy wielka jest różnica pomiędzy nim a Mojżeszem. Mose wurde müde. Mojżesz się zmęczył. Der Herr Jesus nicht. Ale Pan Jezus nigdy się nie męczy. Ihr lieben jungen Freunde, umiłowani młodzi przyjaciele, der Jesus ist auch freitags und samstags abends nicht müde. Nasz Pan Jezus ani w piątek po południu, ani w sobotę nie jest zmęczony. Das heißt, er sieht euch und uns an jedem Ort. A to oznacza, że on widzi was i nas wszystkich na każdym miejscu. In jeder Situation. I w każdej sytuacji, wo wir auch sind. W jakiej się znajdziemy. Und bei jeglichem Versuch, sich an ihn zu wenden. I przy każdej próbie zwrócenia się do niego, wird er sich freuen und dir helfen. On będzie się z tego cieszył i chce tobie pomagać. Das sehen wir in Hebräer 7, Vers 25. To możemy zobaczyć w Hebrajczyku w 7 rozdziale, 25 wiersz. Vers 25. 25 wiersz. Dlatego też może, powinno być, w pełni uratować tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Er wird nicht müde, sondern er lebt immer da, um sich für uns zu verwenden. On nigdy się nie zmęczy i on żyje po to, aby się za nami wstawiać. Haben wir die Lektion vom Kampf gegen Amalek verstanden? Czy my żeśmy zrozumieli tą lekcję płynącą z tej walki przeciwko Amalekowi? Ein gerettetes Volk, das alles hatte. Chodzi o wyratowany naród, który wszystko miał do dyspozycji. Das sich von Christus nährte. Naród, który może żywić się Chrystusem. Das den Heiligen Geist in sich hatte. Ich rede jetzt neutestamentlich. Ja mówię teraz to oczywiście według myśli nowotestamentowej i może mieć też Ducha Świętego pośród siebie. Ist plötzlich erschrocken von dem Feind. Taki naród nagle został przerażony przez nieprzyjaciela. Und genau das, ihr Lieben, finden wir in Galater 5. I dokładnie właśnie to, umiłowani, znajdujemy w liście do Galacjan w 5 rozdziale. Das, was uns bildlich in Amalek gezeigt wird. To, co nam obrazowo zostało pokazane w tym Amaleku, wird uns im praktischen Teil des Galaterbriefes ab Kapitel 5 gezeigt. Zostało nam w tej praktycznej części od 5 rozdziału listu do Galacjan zobrazowane. Wir lesen die Verse 16 bis 26. Przeczytamy Galacjan 5 rozdział od 16 do 26 wiersza. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy,
według Ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Die Verse 16 bis 26 bilden eine Einheit. Wszystkie te wiersze od 16 do 26 wiersza tworzą jedną zwartą całość. Siebenmal kommt der Heilige Geist dort vor. Siedmiokrotnie tam jest wzmiankowany Duch Święty. Und die erste Aufforderung ist wandelt im Geist. I pierwsze wezwanie skierowane do nas brzmi: chodźcie według Ducha. Albo w Duchu. Bevor wir uns bekehrt haben, hat der Heilige Geist an uns gearbeitet von außen. Zanim my nawróciliśmy się, to Duch Święty pracował nad nami z zewnątrz. Dann haben wir durch den Heiligen Geist neues Leben bekommen. A następnie my przez tego Ducha Świętego otrzymaliśmy nowe życie. Das möchte ich anhand von Johannes 3 beweisen. Chciałbym to pokazać na podstawie Jana z trzeciego rozdziału. Wir lesen Vers 6 bis 8, Johannes 3, Vers 6 bis 8. Przeczytamy Jana trzeci rozdział od 6 do 8 wiersza. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. A co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Das heißt, das neue Leben, das wir bekommen haben, als wir uns bekehrt haben, haben wir durch den Geist bekommen. A więc to nowe życie, które żeśmy otrzymali, gdy żeśmy się nawrócili, to otrzymaliśmy je od Ducha Świętego, albo przez Ducha Świętego. Und jetzt haben wir den Heiligen Geist in uns wohnen als Gläubige. I my jako wierzący mamy teraz Ducha Świętego mieszkającego w nas. Und wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. I zostaliśmy zapieczętowani tym Duchem Świętym. Auch dazu, weil es so eklatante Stellen sind, möchte ich einen Vers lesen. I w tym względzie jest wiele takich dobitnych wierszy i tylko chciałbym jedno teraz przeczytać. Aus 2. Korinther 1. Z drugiego listu do Koryntian, z pierwszego rozdziału. Vers 22. 22 wiersz. Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, 22 wiersz. Który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. Und jetzt auf dem Weg hinter dem Herrn Jesus her brauchen wir eine Kraft, die uns hilft gegen den Feind. I my teraz w drodze za Panem Jezusem potrzebujemy siły, która będzie nam pomagała przeciwko temu nieprzyjacielowi. Und das ist ebenfalls der Geist. A to właśnie jest wzmiankowany duch. Wir reden über den Heiligen Geist. Mówimy teraz o Duchu Świętym. Und deshalb wird uns in Vers 16 gesagt, wandelt im Geist. I dlatego jest nam powiedziane w 16 wierszu tego listu do Galacjan, 5 rozdział, według ducha postępujcie albo w duchu postępujcie. In unserer deutschen Übersetzung gibt es eine Anmerkung, die sagt durch den Geist. A w niemieckim tłumaczeniu jest jeszcze taka notka wyjaśniająca, że przez ducha postępujcie. Das heißt, wir sollen, ihr Lieben, auf unserem praktischen Weg, den wir zu gehen haben, durch den Geist geleitet sein. To znaczy, umiłowani, że my w naszym praktycznym życiu, w drodze, którą idziemy, mamy być prowadzeni przez Ducha Świętego. Es geht hier nicht um die Zusammenkünfte in Galater 5. Tutaj w liście do Galacjan w 5. rozdziale w ogóle nie chodzi o nasze zgromadzenia, wo wir natürlich auch durch den Geist geleitet sein sollen, w których to oczywiście też mamy być prowadzeni przez Ducha, sondern es geht um dein und mein tägliches praktisches Leben. Ale tutaj po prostu chodzi o twoje i moje codzienne, praktyczne życie. Und das soll durch den Geist geleitet werden. I ono ma być właśnie kierowane przez Ducha. Ich möchte den Punkt noch etwas erklären. Chciałbym ten punkt trochę jeszcze szerzej wyjaśnić. In jedem Gläubigen, w każdym człowieku wierzącym,
ist also der Heilige Geist. Znajduje się Duch Święty. Aber in jedem Gläubigen ist auch das Fleisch. Ale również i w każdym wierzącym znajduje się ciało. Und das Fleisch bleibt bis zum letzten Tag auf dieser Erde in dem Gläubigen. I to ciało pozostaje aż do ostatniego dnia życia człowieka wierzącego tutaj na tej ziemi. Und das Fleisch wird sich nicht verbessern oder verändern. I to ciało nigdy się nie poprawi ani nie zmieni. Das Fleisch ist gegen den Geist. I to ciało jest przeciwne duchowi. Die beiden, Geist und Fleisch, wollen etwas völlig unterschiedliches. I te dwie, ciało i duch, pragną rzeczy, które są całkowicie sobie przeciwstawne. Das Denken und Reden und Handeln. Myślenie, mówienie i postępowanie nasze. Was aus dem Fleisch kommt, ist ein völlig anderes als das, was aus dem Geist kommt. To, które pochodzi z naszego ciała, jest całkowicie różne od tego, które pochodzi z ducha. Und das ist genau dieser Kampf Amalek. I to właśnie dokładnie jest tą walką z Amalekiem. Ich habe manchmal Sorge, dass einige Gläubige denken. Ja czasami tak się martwię tym, że niektórzy wierzący myślą. Sie wären jetzt auf dem Weg hinter dem Herrn Jesus her. Że oni na swojej drodze życia za Panem Jezusem. Und das wäre ein automatisch dauerhaft glücklicher Weg. Będą automatycznie poprowadzeni drogą, na której będą szczęśliwi. Ein solcher Christ hat sich noch nicht kennengelernt. Tego rodzaju chrześcijanin, który tak myśli, to jeszcze nie poznał siebie samego. Oder er ist sehr tolerant zur Sünde. Albo jest to chrześcijanin, który jest bardzo tolerancyjny w stosunku do grzechu. Aber wenn Gottes Wort einen Finger auf ein Problem legt, ale jeżeli Słowo Boże pokazuje palcem konkretny problem, dann hat er immer eine Lösung. To zawsze też i przedstawia nam konkretne rozwiązanie. Und die haben wir auch in Galater 5. I te rozwiązanie znajdujemy również w 5. rozdziale listu do Galacjan. Und so sagt er uns, wandelt im Geist. I tak tu czytaliśmy, że chodźcie w duchu. Lieben, kann der Geist in meinem Leben vollkommen frei wirken? Umiłowani, czy duch może w moim życiu swobodnie i z całkowitą wolnością działać? Übergeben wir dem Herrn Jesus im Gebet unsere Pläne und Vorhaben? Czy my w modlitwie przedstawiamy naszemu Panu Jezusowi wszystkie nasze plany i wszystkie nasze zamierzenia? Damit er uns leiten kann, wie er möchte. Aby on nas prowadził tak, jak on by chciał. Oder richten wir uns allein nach unseren Vorstellungen. Albo czy my po prostu się kierujemy tylko swoim własnym rozumem. Wir haben also beides in uns, das Fleisch, die alte Natur. A więc w samych sobie mamy dwie rzeczy naraz ze sobą. To ciało, starą naturę. Und den Geist. I mamy ducha. Man hat mal das Bild von einem Adler und einem Hund gebraucht. Czasami używa się tego obrazu orła i psa. Und die beiden waren mit einer Kette verbunden. I mówi się, że połączone one są ze sobą łańcuchem. Wir wissen, dass ein wilder Hund gerne im Dreck spielt. My wiemy, że taki dziki pies, on bardzo chętnie się bawi czy przebywa w tym prochu, w tym brudzie ziemi. Und wir wissen, dass ein Adler gerne fliegt. A my wiemy również, że i orzeł bardzo chętnie lata. Wenn wir nun dem Hund mehr zu fressen geben als dem Adler, a więc jeżeli my będziemy dawali więcej pożywienia temu psowi niż orłowi, wird der Adler nie in die Höhe kommen. To okaże się, że orzeł nigdy nie wzbije się w górę. Und wenn wir dem Adler mehr zu fressen geben als dem Hund, a jeżeli będziemy dawali więcej pożywienia temu orłowi niż psowi, dann kann er den Hund mit hochziehen. To okaże się, że ten orzeł będzie tak silny, że wzniesie się w górę i pociągnie za sobą w górę również tego psa.
Nähren wir mehr unser Fleisch? A więc pytanie jest tego rodzaju, czy bardziej żywimy nasze ciało? Oder nähren wir mehr den Geist, der in uns wohnt? Albo czy bardziej żywimy Ducha, który w nas mieszka? Es gibt hier eine herrliche Aussage in Gottes Wort. Jest wspaniała wypowiedź zawarta w Słowie Bożym. Wandelt im Geist. Pielgrzymujcie w Duchu. Und ich sage jetzt mal ein Wort dazu. A ja teraz powiem jeszcze jedno słowo do tego. Wenn ihr das tut, jeżeli będziecie to czynili, werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wtedy nie będziecie spełniali tych pożądliwości ciała. Dazu lesen wir aus Römer 6 zwei Verse. Do tego jeszcze przeczytamy z Rzymian, z 6 rozdziału dwa wiersze. List do Rzymian, 6 rozdział. Vers 2. Drugi wiersz. Und Vers 11. I wiersz 11. Przenigdy, jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze z nim żyć mamy, w nim, przepraszam, żyć mamy, 11 wiersz. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wenn wir dem Geist Gottes das freie Wirken in uns überlassen, jeżeli my Duchowi Bożemu zostawimy tą przestrzeń, aby swobodnie w nas działał, in tiefer Übereinstimmung mit ihm leben, i będziemy w głębokiej jednomyślności razem z nim żyli, dann wird das Fleisch nach und nach in uns weniger Bedeutung haben. Wtedy nasze ciało w nas samych będzie miało coraz to mniejsze dla nas znaczenie. Wir werden verwandelt. Będziemy przemienieni. Wir sind darin geübt, alles mit Gott zu besprechen. Będziemy w tym wyćwiczeni, aby wszystko z Bogiem omawiać. Und das Ergebnis wird ein glücklicher Weg sein. A skutkiem tego będzie szczęśliwa droga życia. In Vers 17 von Galater 5. W 17. wierszu w tym 5. rozdziale listu do Galacjan czytamy. Drückt Paulus geleitet durch den Geist Gottes das sehr klar aus. I to Paweł tutaj prowadzony przez Ducha Bożego dobitnie nam tutaj uwypuklił. Das Fleisch begehrt gegen den Geist, że ciało pożąda przeciwko Duchowi, der Geist aber gegen das Fleisch. A Duch przeciwko ciału. Ihr Lieben, die beiden sind völlig gegeneinander. Tak, umiłowani, tych dwoje są całkowicie sobie przeciwstawni. Wie Adler und Hund. Tak dokładnie jak ten orzeł i pies. Und wir meinen teilweise, wir könnten das verbinden. A my czasami myślimy, że my jesteśmy w stanie to razem ze sobą połączyć. So ein bisschen den Willen des Herrn tun. Tak troszkę wykonać, co jest wolą Pana. Und noch so ein bisschen für uns leben. I tak troszkę dla siebie samego żyć. So ein bisschen die alte Natur doch noch pflegen und kultivieren. Tak trochę tą starą naturę jeszcze popielęgnować i kultywować. Sieht doch keiner, nicht? Przecież to nikt nie zobaczy, prawda? Merkt doch keiner. Przecież to nikt nie zauważy. Doch, ihr Lieben, auf dem Berg ist Mose. A jednak, umiłowani, zauważy to ten Mojżesz na górze. Und er sieht genau, ob du gerade verlierst oder gewinnst. I on dokładnie widzi, czy ty w tym momencie akurat zwyciężasz, czy ulegasz nieprzyjacielowi. Vers 17 am Ende sagt, diese... Pod koniec tego 17 wiersza możemy przeczytać. Denn diese zwei sind einander entgegengesetzt. A te są sobie przeciwne. Damit ihr nicht tut, was ihr wollt. Abyście nie czynili tego, co chcecie. Das ist ein sehr interessanter Satz. Jest to bardzo interesujące zdanie. Eigentlich ist das oder eines der Hauptwörter im Galaterbrief Freiheit. Właściwie w liście do Galacjan jednym z głównych słów tutaj często wymienianych to jest wolność. Kapitel 5, Vers 1. 5 rozdział, 1 wiersz na przykład. Kapitel 5, Vers 13. Ten sam rozdział, 13 wiersz. Und das ist eine Freiheit, das, jest to tego rodzaju wolność, das zu tun, was der Geist will. Aby czynić to, co chce Duch.
eine Freiheit ohne Sünde zu leben. Wolność, aby żyć bez grzechu. Und das Ende von Vers 17 hier meint genau das Gegenteil. A koniec tego 17 wiersza ma na myśli dokładnie przeciwstawną rzecz. Damit ihr nicht tut, was ihr wollt, heißt, abyście nie czynili tego, co chcecie, to te słowa oznaczają, damit ihr nicht tut, was euer Fleisch von Natur aus will. Abyście nie czynili tego, czego by chciało czynić wasze ciało z własnej starej natury. Ihr Lieben, wir merken, dass wir mitten in der Praxis sind. O umiłowani, z całą pewnością zauważacie, jak teraz dotykamy rzeczy praktycznych. Und ich bin dankbar, dass ihr mein Leben nicht kennt. Ja jestem wdzięczny, że wy nie znacie mojego życia. Aber ich bin dankbar für die Hilfsquellen, die wir auf dem Berg haben. Ale ja jestem wdzięczny za te środki pomocnicze, które my mamy do dyspozycji na górze. Und dass Gott uns die göttliche Person des Heiligen Geistes gegeben hat. Że Bóg nam tą boską osobę Ducha Świętego nam darował. Und dass wir nach seinem Willen leben dürfen. Że my możemy według jego woli żyć. Vers 18 sagt, wiersz 18 nam teraz to pokazuje. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, jeśli tedy Duch was prowadzi, so seid ihr nicht unter Gesetz. Nie jesteście pod zakonem. So wie wir eigentlich der Sünde gestorben sind, i tak jak my właściwie dla grzechu żeśmy umarli, so haben wir auch mit dem Gesetz nichts mehr zu tun in dem Sinne. To i my w tym samym sensie, w tym samym znaczeniu nie mamy nic do czynienia z zakonem. Anders ausgedrückt, inaczej to teraz wyrażając, ein Leben im ein Leben in der vollen Leitung des Geistes. Prowadzić życie, będąc całkowicie pod pełnym kierownictwem Ducha, wird die Forderungen des Gesetzes mit Sicherheit übererfüllen. To z całą pewnością wypełni wszystkie żądania zakonu. Und man hat wirklich das Gefühl, wer es jetzt noch nicht verstanden hat, wer es jetzt noch nicht verstanden hat, i kto tego teraz jeszcze w pełni nie zrozumiał, dem gibt Gott jetzt Beweise für Werke des Fleisches, to temu człowiekowi Bóg daje teraz dowody na te uczynki ciała, und später für die Frucht des Geistes, a w późniejszych wierszach pokazuje, jakie są owoce Ducha. Und so werden uns in Vers 19 16 Eigenschaften vorgestellt. I od tego 19 wiersza jest nam przedstawionych 16 przymiotów, die diese Werke des Fleisches beweisen, które udowadniają wykonywania tych uczynków ciała. Die Werke bedeutet das Tun des Menschen. Uczynki to znaczy, to są wszystkie czyny każdego człowieka. Und dann sehen wir zunächst drei sexuelle Sünden. I najpierw wymienione są tutaj trzy grzechy seksualne. Dann sehen wir, also das sind die drei: Hurerei, Unreinigkeit, Ausschweifung. To są tak po kolei wymienione: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta. Dann haben wir drei religiöse Sünden. Następnie oglądamy trzy grzechy religijne: Götzendienst, Zauberei und Sekten. Bałwochwalstwo, czary i sekciarstwo. Powinno być, że my mamy wrogość. Dann haben wir zwei Sünden in Bezug auf Nahrung. Następnie mamy dwa grzechy wymienione dotyczące pożywienia. Und acht Sünden aus gesellschaftlichem Leben. I osiem grzechów z naszego życia towarzyskiego. Ihr Lieben, ich glaube, wir brauchen die einzelnen Punkte nicht durchzugehen. Umiłowani, myślę, że nie musimy wszystkich tych poszczególnych punktów teraz rozważać. Ich möchte nur so viel dazu sagen. Ja chciałbym tyle do tego tylko powiedzieć. Es sind Werke des Fleisches. Wszystkie one są uczynkami ciała. Und damit Sünden. A tym samym są grzechami. Auch wenn man meint, es wäre heute gesellschaftsfähig geworden.
Nawet jeżeli ktoś myśli, że one w dzisiejszym świecie stały się już uznawane za normalne, sind das hier die Punkte, die entgegen dem Geist gestellt werden. To wiedzmy, że to są punkty, które są przeciwne duchowi. Das sind natürlich nicht alle Sünden, die aus dem Fleisch hervorkommen. Naturalnie to nie są wszystkie grzechy wymienione, które wychodzą z ciała. Deshalb sagt Vers 21 und dergleichen. Dlatego też i wiersz 21 dodaje jeszcze i tym podobne. Es gibt noch viele andere Dinge, die unser altes Ich, unser Fleisch hervorbringen will. Jest naturalnie wiele innych rzeczy, które nasze własne ja chcę na pierwsze miejsce postawić. Und ich möchte wirklich jedem, der heute hier ist, empfehlen. I ja naprawdę chciałbym każdemu, który dzisiaj w tej sali jest obecny, to szczerze zalecić. Geh diese wenigen Punkte einmal zusammen mit deinem Herrn auf den Knien durch. Rozważ sobie poszczególne te punkty razem ze swoim Panem i to w trakcie modlitwy na kolanach. Vielleicht ist in der einen oder anderen Weise bei dir eine Sünde da. Może się okazać, że w tym albo w innym względzie jeden z nich jest dla ciebie grzechem. Dann darfst du den Sachwalter aus 1. Johannes 2 benutzen. Wtedy ty możesz skorzystać z tego orędownika, tak jak to jest wskazane w pierwszym liście Jana 2 rozdział, i jemu to wyznać. Auf jeden Fall aber müssen wir uns alle bewusst sein. Ale w każdym bądź razie wszyscy musimy być tego świadomi, dass jeder von uns in der Gefahr besteht, diese Punkte zu zeigen. Że każdy z nas znajduje się w tym niebezpieczeństwie, aby te wszystkie punkty u niego się objawiły. Weil eben das Fleisch noch in uns ist. A to tylko z tego powodu, że właśnie ciało jeszcze dalej w nas jest. Ich möchte in Vers 21 noch einen wichtigen Punkt erwähnen. Chciałbym jeszcze w tym 21 wierszu bardzo jeden ważny punkt wymienić. Bevor wir dann zu dem schönen Absatz ab Vers 22 kommen. Zanim przejdziemy do tego pięknego urywku wspomnianego od wiersza 22. Wenn hier an Vers 21 Ende steht, gdy pod koniec 21 wiersza jest napisane, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą, dann geht es hier natürlich nicht darum, to naturalnie tu w tym urywku nie chodzi o to, dass ein Gläubiger, der eine solche Sünde zeigt, że człowiek wierzący, który tego rodzaju grzech objawi, nicht in den Himmel käme oder wieder verloren gehen könnte. Nie miałby przyjść do nieba albo miałby iść na wieczne potępienie. Es geht aber trotzdem um ernste Auswirkungen, die Gott hier zeigen will. Ale pomimo tego chodzi tutaj o bardzo ważne skutki, które Bóg chce nam tutaj pokazać. Gott wird mitunter eine solche Sünde richten. Z całą pewnością Bóg będzie tego rodzaju grzechy sądził. Vielleicht muss eine Versammlung richten. Może będzie musiał również i jakieś zgromadzenie osądzić. Das sind alles Auswirkungen, die im Reich Gottes sein mögen. To są wszystko działania, które mogą się pojawić w Królestwie Bożym. Und nun kommen wir zu der Frucht des Geistes. I teraz możemy przejść do tych owoców Ducha. Und auf diesen Vers habe ich mich gefreut. I z tych wierszy ja się zawsze bardzo cieszę. Ich hoffe, wir essen alle gerne Früchte. Ja mam nadzieję, że my wszyscy chętnie jadamy owoce. Früchte sind etwas Gutes. Owoce są zawsze rzeczą dobrą. Und etwas Gesundes. I rzeczą zdrową. Und Früchte wachsen in der Sonne. I owoce rosną zawsze na słońcu. Und so wächst die Frucht des Geistes auch in der Sonne. Tak też i rośnie ten owoc Ducha też na słońcu. Die Frucht des Geistes wird dann in unserem Leben sichtbar. Ten owoc Ducha będzie wtedy w naszym życiu widoczny. Wenn der Herr Jesus sichtbar wird. Gdy będzie widoczny w naszym życiu Pan Jezus. Wenn wir im Geist wandeln.
wtedy, gdy będziemy pielgrzymowali w duchu. Und dann werden wir etwas von seinen Wesenszügen zeigen. I wtedy będziemy mogli coś z jego przymiotów pokazać. Das Schöne ist, es ist eine Frucht. Piękną rzeczą jest to, że te rzeczy są tutaj określone liczbą pojedynczą. Jeden owoc. In Vers 19 waren es Werke, plural. W 19 wierszu czytaliśmy, że jawne są uczynki, liczba mnoga, ciała. Und Vers 22, die Frucht, singular. A w wierszu 22 owoc, liczba pojedyncza. Das ist aus dem Grunde so, weil es nur eine Quelle gibt. A to z tego powodu tak jest napisane, bo istnieje tylko jedno źródło. Ich denke gerade an Psalm 87, Vers 7. I teraz myślę sobie akurat o Psalmie 87, wiersz 7. Alle meine Quellen sind in dir. Wszystkie moje źródła są w Tobie, czytamy tam. Ihr Lieben, das ist das einzige Rezept zum Fruchtbringen. Umiłowani, to jest jedyna recepta, aby przynieść właśnie owoc. Ich verbinde das jetzt mit Johannes 15. I teraz łączę to z Ewangelią Jana, 15 rozdział. Wir bringen keine Frucht durch Anstrengung. My nie będziemy przynosili owocu przez nasze wysiłki, sondern durch Gemeinschaft. Tylko przez społeczność. Der Baum braucht Wasser. Drzewo winne potrzebuje wody. Der braucht Sonne. Ono potrzebuje słońca. Der braucht einen Gärtner, der ihn beschneidet. To drzewo winne potrzebuje winogrodnika, który je przycina. Und der Ast muss am Baum bleiben, um Frucht zu bringen. A poza tym ta latorość, czyli ta gałązka, musi trwać w tym pniu tego drzewa winnego, aby mogła przynieść owoc. Bevor wir etwas auf diese 9 Stücke eingehen, möchte ich noch einen Satz zurückgehen. Zanim my jeszcze zaczniemy rozważać tych 9 części owocu ducha, chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Wenn wir den Geist in unserem Leben lenken lassen. Jeżeli my pozwolimy, aby w naszym życiu, naszym życiem kierował Duch Święty, wird sich das Fleisch also dagegen stellen. To z całą pewnością przeciwstawi mu się ciało. Wenn wir das Fleisch in unserem Leben wirken lassen, jeżeli my pozwolimy, aby w naszym życiu działało ciało, dann wird sich der Geist dagegen stellen. To z całą pewnością przeciwstawi mu się duch. Und das geschieht durch das Gewissen. A wszystko to dzieje się poprzez sumienie. Und im ganzen Thema Frucht bringen, i w całym tym temacie przynoszenia owocu, in dem ganzen Thema in ihm bleiben, i w całym tym temacie trwania w nim, in dem ganzen Thema Gemeinschaft, i w tym temacie społeczności z nim, ist das Gewissen ein wichtiger Beurteiler. To sumienie właśnie jest bardzo ważnym narzędziem, który to osądza. Und wir dürfen den Herrn sogar um ein sensibles Gewissen bitten. I nawet wolno nam prosić Pana, abyśmy posiedli bardziej czułe sumienie. Und dann wollen wir die Entscheidung treffen, für ihn Frucht zu bringen. Abyśmy i też powinniśmy podjąć tą decyzję, że chcemy dla niego przynosić owoc. Wir haben nun bei den 9 Stücken, bei den 9 Stücken der Frucht finden wir. W przypadku tych 9 części tego owocu tutaj możemy stwierdzić 3 innere Früchte, Fruchtteile, muss man ja sagen. Można powiedzieć 3 takie wewnętrzne części tego owocu. 5 Fruchtteile gegen den nächsten. I 5 części owocu, które są skierowane w stosunku do naszego bliźniego. Und einen gegen mich selbst. I jedna część owocu skierowana przeciwko mnie samemu. Es ist herrlich, dass diese Beschreibung mit der Liebe anfängt. Jakie to wspaniałe, że opis tego owocu rozpoczyna się od miłości. Die Liebe bringt immer Gott hinein. Bo tą miłość zawsze Bóg przynosi. Weil sie der Ausfluss seiner Natur ist. Dlatego, że ona jest tym wynikiem jego własnej natury. Wir lesen in 1. Johannesbrief, Gott ist Liebe. W Ewangelii Jana i w pierwszym liście Jana czytamy, że Bóg jest miłością.
Und in Römer 5 lesen wir, dass diese Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen. A w liście do Rzymian w 5 rozdziale czytamy o tym, że ta miłość została rozlana w sercach naszych. Johannes 15 haben wir uns heute Nachmittag daran erinnert. I również dzisiaj po południu już sobie przypominaliśmy treść 15 rozdziału Ewangelii Jana. Dass wir mit derselben Liebe geliebt sind, wie er vom Vater geliebt ist. Że my jesteśmy tą samą miłością miłowani, jak on był umiłowany przez Ojca. Und wir haben auch das Gebot gefunden in Johannes 15, einander zu lieben. I również też znaleźliśmy w tej Ewangelii Jana to przykazanie, że my mamy też i innych miłować. In Johannes 13, vers 34. W Jana 13 rozdziale, w 34 wierszu czytamy, finden wir einen sehr wichtigen Vers. Bardzo ważny wiersz dla nas. Da steht, daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Pod tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jeżeli będziecie miłość wzajemną między sobą. Da sehen auf einmal die Weltmenschen, dass du anders bist. I wtedy nagle ludzie z tego świata zauważą, że ty jesteś kimś innym. Da sehen sie ein strahlendes, ein glückliches Gesicht. Będą oglądali twoje promieniujące i szczęśliwe oblicze. Da sehen sie ein anderes Verhalten. Będą widzieli, że ty się zachowujesz inaczej. Und da sehen sie auf einmal, dass die Liebe, die in dein Herz ausgegossen ist, in der Praxis erkennbar ist. I nagle oni stwierdzą, że ta miłość, która jest w twoim sercu rozlana, ona jest zauważalna w twoim praktycznym życiu. Sich mit der Liebe zu beschäftigen ist etwas Herrliches. Zajmować się miłością to jest rzecz zawsze wspaniała. Ich möchte nur an 1. Korinther 13 erinnern. Chciałbym tylko przypomnieć o tym pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdział. Wo wir 16 Eigenschaften der Liebe finden. Tam mamy opisanych 16 przymiotów tej miłości. Im Epheserbrief findest du 21 mal Liebe. A w liście do Efezjan masz wspomniane to słowo miłość 21 razy. Hier, ihr Lieben, in Galata 5. A tutaj, umiłowani, w liście do Galacjan, 5 rozdział. Geht es um die praktische Liebe, die wir ausleben Tag für Tag. Chodzi o tą praktyczną miłość, w której my będziemy żyli dzień po dniu. Und die kann nur der ausleben, der sich geliebt weiß. I tą miłość może tylko dawać ten, kto wie, że sam jest miłowany. Und der sich mit der Liebe beschäftigt. I taki człowiek, który tą miłością się zajmuje. Dann kommt der Wunsch im Geist zu wandeln. Wtedy pojawi się też i to życzenie Jego, żeby w tym duchu pielgrzymować. Und dann wirst du diese Liebe ausleben. I wtedy ty będziesz w czyn wprowadzał w życiu twoim tą miłość. Das zweite ist Freude. Drugą rzeczą tu wzmiankowaną jest radość. Lieben, natürlich ist unser Bürgerrecht in den Himmeln. Umiłowani, naturalnie my mamy nasze obywatelstwo w niebie. Und wir freuen uns darauf, einmal bei ihm in der Herrlichkeit zu sein. I cieszymy się z tego, że kiedyś będziemy razem z nim w chwale. Und hier auf der Erde belastet uns viel Böses. Bo tu na tej ziemi obciąża nas wiele złego. Aber das heißt alles nicht. Ale to wszystko nie oznacza, dass man einem Gläubigen keine Freude abspüren darf, anmerken. Że człowiek wierzący nie powinien też i dać odczuć, jak on się cieszy. Przeciwnie. Haben wir es nicht besser als alle Menschen um uns herum? Czy my nie mamy się o wiele lepiej niż wszyscy ludzie wokoło nas? Wie reich sind wir in dem Herrn Jesus gesegnet? Jakże bogato jesteśmy ubłogosławieni w Panu Jezusie. Jetzt schon mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Już teraz ubogaceni wszystkimi błogosławieństwami duchowymi w tych niebiańskich miejscach. Und im Vaterhaus ist eine Wohnung für dich bereitet. I Ojciec przygotował w domu ojcowskim dla ciebie mieszkanie. Bedeutet das nicht große Freude für uns, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen? Czy to nie oznacza dla nas, że możemy z radością się tymi wszystkimi rzeczami zajmować?
Es ist eine ganz normale Auswirkung, dass wir diese Punkte als Frucht des Geistes zeigen. Jest to całkowicie normalny skutek, że my będziemy mogli wszystkie te rzeczy jako owoc ducha również objawić. Der dritte Punkt ist Friede. I trzecim punktem jest pokój. Wie sehnt sich die Welt nach Frieden? O, jakże pragnie ten cały świat pokoju. Wie viele Schauplätze vom Krieg gibt es heute noch? Ileż to jest punktów wojny na tym świecie dzisiaj. Und ihr Lieben, wir sind die, die Frieden haben durch das Blut des Christus. A my, umiłowani, jesteśmy tymi, którzy mamy pokój przez krew Chrystusa. Um diesen Frieden geht es hier nicht. Oczywiście tu, w tym miejscu, o ten pokój nie chodzi. Es geht hier um den Frieden in den praktischen Umständen, den Frieden, den wir ausleben sollen. Chodzi tutaj o ten pokój, który my w naszych praktycznych okolicznościach możemy w naszym życiu objawić. Aber haben nicht die, die seinen Frieden genießen, die größte Möglichkeit dazu? Ale czy ci, którzy mają jego pokój, nie mają tej największej właśnie możliwości, aby ten pokój objawić? Dann finden wir können nicht mehr auf jeden Punkt eingehen. I nie jesteśmy w stanie tutaj każdy punkt dokładnie rozważać. Einige Punkte im Verhalten vor den Nächsten. Tu mamy przed sobą kilka punktów dotyczących naszego zachowania się w stosunku do naszego bliźniego. Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit und Treue. Cierpliwość, przyjazność, dobroć, wierność. Ihr Lieben, ist es nicht das Beste, den Herrn Jesus selbst zu betrachten, wenn wir etwas über diese Punkte lernen wollen? Umiłowani, czy to nie byłoby właśnie najlepszą rzeczą, aby osobiście zająć się rozważaniem osoby Pana Jezusa, jeśli chodzi o objawienie właśnie tych punktów w Jego życiu? Wenn ich nur an die Sanftmut und an die Langmut seiner Person denke, jeżeli ja sobie pomyślę o tej cierpliwości i o tej łagodności w jego życiu, den die Juden ablehnten und beleidigten, te w stosunku do tego człowieka, do którego Żydzi go tak zniesławiali i go odrzucili, dem man gesagt hat, du hast einen Dämon, w stosunku do tego człowieka, do którego powiedziano, ty masz demona, wie hat er reagiert? W jaki sposób on na to zareagował? Er war voll des Geistes. On był pełen ducha. Er ist der einzige, von dem das Neue Testament sagt, dass er voll Heiligen Geistes war. On jest tym jedynym, o którym Pismo Święte mogło powiedzieć, że on był pełen ducha. In Lukas 4, Vers 1. W Łukasza, w czwartym rozdziale, w pierwszym wierszu możemy to przeczytać. Nur der erste Nur der erste Satz. Pierwsze zdanie tego wiersza, Łukasza 4:1, a Jezus pełen Ducha Świętego. Ihr Lieben, in Lukas 4 ist der Herr 40 Tage in der Versuchung vom Teufel. Tak, oglądamy tu, umiłowani, w tym czwartym rozdziale, że Pan Jezus znajdował się 40 dni i był na pustyni kuszony przez diabła. Und er war voll Heiligen Geistes. A on był pełen Ducha Świętego. Und er hat auf diese ganzen Versuchungen des Teufels mit einem Wort Gottes reagiert. A on na wszystkie pokusy ze strony diabła reagował zawsze Słowem Bożym. Und dann musste der Teufel für eine Zeit von ihm gehen. I wtedy diabeł musiał na pewien okres czasu od niego odejść. Wir wissen, dass der Teufel im Garten Gethsemane noch einmal kam. My wiemy, że diabeł do niego jeszcze raz przyszedł w tym ogrodzie Getsemane. Aber bis dahin ist der Herr seinen Weg konsequent gegangen. Ale aż do tego momentu Pan konsekwentnie szedł swoją drogą. Er hatte sein Angesicht festgemacht wie einen Kieselstein. A on utwierdził swoją twarz jak krzemień. Er wollte den Willen des Vaters vollbringen. Bo on chciał tą wolę Ojca w pełni wykonać. Und er steht vor uns als der,
dem wir nachfolgen sollen. I on tutaj znajduje się przed nami jako ten, za którym my powinniśmy pójść i go naśladować. In Philippa 2 lesen wir, diese Gesinnung sei in euch. W liście do Filipian w drugim rozdziale czytamy o tym, a tego rodzaju usposobienie niech będzie w was. Und damit ist auch die Frucht des Geistes gemeint. Oczywiście w tym miejscu też ma na myśli ten owoc ducha. Die Charakterzüge, die der Herr Jesus in seinem Leben gezeigt hat. Te cechy charakteryzujące Pana Jezusa, które on w swoim życiu objawił. Auch diese Liste ist nicht vollständig mit den 9 Punkten. Również i ta lista w tych 9 punktach nie jest w pełni uzupełniona. Vers 23 sagt gegen solche, da steht nicht gegen diese. I tutaj pod koniec 23 wiersza jest napisane przeciwko takim. Es gibt also noch mehr Punkte, die wir positiv zeigen dürfen, wie die Demut und andere Dinge, die hier nicht aufgeführt sind. Bo jest kilka innych punktów, które jako pozytywne możemy wskazać, mianowicie na przykład pokorę, która tutaj nie jest wymieniona. Ich möchte die heutige Betrachtung mit Vers 25 gerne enden. I dzisiejsze rozważanie chciałbym zakończyć na 25 wierszu. Da lesen wir, wenn wir durch den Geist leben, tu czytamy, jeśli według Ducha żyjemy, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. To według Ducha też postępujmy albo pielgrzymujmy. Wir haben daran gedacht, dass der Heilige Geist an uns gearbeitet hat. Myśmy już o tym mówili, że Duch Święty pracował nad nami. Als wir dem Herrn Jesus unsere Sünden bekannt haben, od momentu, gdy żeśmy Panu Jezusowi nasze grzechy wyznali, haben wir durch den Geist neues Leben bekommen. Przez Ducha Świętego otrzymaliśmy nowe życie. Nun ist der Geist die Kraft, ein Leben zur Ehre des Herrn zu führen. I tak Duch jest teraz dla nas tą siłą, która nam umożliwia prowadzić te nowe życie. Wir wollen im Geist wandeln. I chciejmy w tym Duchu też i pielgrzymować. Und dann werden wir die Frucht des Geistes auch ausleben. I wtedy i w naszym życiu my przyniesiemy ten owoc Ducha. Das Ziel des Herrn Jesus ist, dass der Vater verherrlicht wird. A celem Pana Jezusa jest to, aby Ojciec był uwielbiony. Und wenn wir dasselbe Ziel haben, ihr Lieben, a jeżeli my będziemy podążali w tym samym celu o umiłowani, dann lasst uns in ihm bleiben. To chciejmy w nim trwać. Er kommt bald, der Herr Jesus. A Pan Jezus przyjdzie wkrótce. Und wird die Seinen zu sich holen. I on wszystkich swoich do siebie zabierze. Und dann dürfen wir ewig fortsetzen, was wir hier schon tun. I wtedy będziemy mogli już na wieki kontynuować to, co też i tutaj czynimy. Ihn verherrlichen. Jego uwielbiać.